Otwieram 17. sesję Rady Gminy Pankwi. Witam wszystkich zgromadzonych. Witam serdecznie panie i panów radnych. Witam pana wójta, panią sekretarz, panią starszą radczynię. Państwo sołtysów, witam wszystkich przybyłych gości. Bardzo miło, że nas tak dzisiaj licznie jest. Na podstawie listy obecności stwierdzam, iż na 15 radnych obecnych jest 13, jest usprawiedliwionych, a więc uchwały w dniu dzisiejszym podjęte będą prawomocne. Przejdę do przeczytania porządku obrad. Pierwsze, otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji, co uczyniłam. Drugie, przyjęcie porządku obrad. Trzecie, przyjęcie protokołu z obrad 16 sesji Rady Gminy Pankwi. Czwarte, informacja wójta gminy z działalności w okresie między sesjami. Piąte, zapytania mieszkańców. Szóste, przedstawienie propozycji i podjęcie uchwał. 6.1 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016. 6.2 w sprawie zmiany wieloletnich prognozy finansowych gminy Pankwi na lata 2016-2026. 6.3 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu kłobuckiego. 6.4 w sprawie zmiany uchwały nr 2.16.2014 Rady Gminy Pankwi z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie powołania członków Zgromadzenia Związku Międzygminnego Pankwi Przystań dotyczącej ochrony wód. 6.5 w sprawie zmiany uchwały nr 10.98.2015 Rady Gminy Pankwi z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania zmienionej uchwałą nr 13.116.200.2016 z dnia 24 marca 2016 roku. 6.6 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność gminy Pankwi. 6.7 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność gminy Pankwi. 6.8 w sprawie przystąpienia gminy Pankwi do Stowarzyszenia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. 7. Interpelacje radnych i wolne wnioski. 8. Sprawy różne. 9. Zakończenie 17. sesji Rady Gminy Pankwi. Czy są jakieś zmiany? Tak, pani przewodnicząca, prosiłbym o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały zapisanej w postanowieniu jako punkt 6.5 w sprawie zmiany uchwały nr 10.98.2015 Rady Gminy Pankwi z dnia 20 grudnia 2015 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z środków budżetu na prowadzenie innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości i wykorzystywania zmienionej uchwałą nr 13.116.2016 z dnia 24 marca 2016 roku. I w tym punkcie porządku obrad proszę o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. I dodatkowo prosiłbym o wprowadzenie do porządku obrad jako punkt 6.9 wprowadzić projekt uchwały 1 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pankach, a druga w sprawie zmiany uchwały nr 19.158.2012 Rady Gminy Pankwi z dnia 14 września 2012 roku w sprawie przekazania nieruchomości komunalnej położonej w Pankach w dzierżawę na okres 10 lat na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pankach. I oczywiście chciałbym wprowadzić autopoprawki do projektu uchwał. Jednej to w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016, a druga w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Pankwi na lata 2016-2026. Dziękuję. Kto z państwa panów radnych jest za przyjęciem zmian do porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki.
Dziękuję. Kto jest przeciw, nikt się wstrzymał. Dziękuję. Czyli porządek bardzo też do mnie jest pomysł. Trzeba przegłosować cały. Czy są jeszcze jakieś pytania? Więc teraz głosujemy za przyjęciem porządku obrad po wniesionych zmianach. Kto z Państwa panów radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu trzeciego. Przepraszam bardzo. To jest przyjęcie protokołu. Protokół nam był wcześniej już ogłoszony. Proponuję przyjąć go bez czytania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem protokołu 16 sesji 2016 roku Rady Gminy Panki? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Porządek. Przyjęcie protokołu obrad 16 sesji 2016 roku Rady Gminy Panki został przyjęty jednogłośnie bez czytania. Przechodzimy do punktu czwartego. Informacja wypełnienie działalności w okresie między sesjami. Proszę. Przewodnicząca, szanowni radni, szanowni wysokości i goście. Zebrania sołeckie już dobiegają końca. Jeszcze tu dzisiaj, jutro, jeśli mamy wszystkie, uważam, że w bardzo zgodnej atmosferze ludzie rozdzielają fundusz sołecki i go realizują. 15 września złożyliśmy wniosek do Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie budowy dróg, to jest ulica 3 Maja, Słonecznej i Wspólnej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. I tutaj chciałem podziękować, nie ma pana starosty, ale z inicjatywy starosty powiatu kołbuckiego Henryka Kwiepuryna podpisaliśmy porozumienie i otrzymujemy, mamy od powiatu wsparcie finansowe w wysokości 857 226 zł. To jest około 51% całości naszego wkładu własnego. Rada Powiatu przyjęła taką uchwałę o pomocy gminy Panki 13 września na ostatniej sesji. 12 września podpisaliśmy umowę z firmą Investis na projekt wniosku do Urzędu Marszałkowskiego na budowę kanalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i środków z Regionalnych Inwestycji Terytorialnych. Nabór planowany jest na październik, listopad tego roku. Rozpoczęliśmy ponownie pracę nad projektem biblioteki. Powraca temat Centrum Kultury przy ulicy Ogrodowej. Już mamy wykonawcę projektu i zaawansowany plan. Rozstrzygnięty został przetarg na budowę drogi w miejscowości Aleksandrów w ramach FOG. Jeszcze dzisiaj chcemy podpisać umowę, aby w tym tygodniu ruszyły prace. Wykonawcą będzie na kwotę 234 584 zł i 4 grosze. Pierwszy konkurs na dyrektora szkoły chemicznej został unieważniony i odbędzie się następny. Oczekujemy również na wyniki konkursu Piękna Wieś po wizycie komisji konkursowej, gdzie pan i ministrowie przedstawiliśmy do tego konkursu. Zakupiliśmy również ostatnią scenę na potrzeby organizacji naszych starych imprez gminnych, która już posłużyła przy okazji pankowiska oraz gminnych dożynek innoparafialnych. Cena sceny to 35 tysięcy. I muszę tutaj powiedzieć, że przy organizacji co najmniej 3 imprez naszych stałych gminnych nam się to opłaca. Dotychczas scenę przeważnie wypożyczaliśmy. Wypożyczenie to było tak, jeśli była dostępna scena, to w końcach 2000, jeżeli tej sceny nie było, to nawet 5-6 tysięcy trzeba było zapłacić. Także łatwo policzyć, że krótki czas i ta scena się zwróci. Jesteśmy niezależni, ona tam będzie stała cały czas na ulicy Ogrodowej. Więc ani potrzeby do montażu, ani montażu. W dalszym ciągu projektowane są kanalizacje w miejscowości Konieczki oraz Janiki. Jak tylko uzyskamy pozwolenia na budowę, rozpoczniemy przygotowanie wniosku o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Projektowane są również ulica, tam dodatkowo ulica Wspólna, Ogrodowa oraz Boczne przy 3 Maja. To są te ulice, które kiedyś nie były ujęte kanalizacją, a jeśli mamy drogę budować na 3 Maja i na Wspólnej, to należy tam najpierw wykonać kanalizację. Dziękuję.
Czy są jakieś pytania do pana wójta? Na razie, panie wójcie. Ja chciałem się dowiedzieć, jeżeli chodzi o drogę w Aleksandrowie, kto wygrał przetarg i kto będzie wykonywał? Mówiłem. Firma Budmet BIS za kwotę 234,584,4 godziny. Ilu startowało niby? 8 firm. 8 firm. Dziękuję. Najsolidniejsze. Czy są jeszcze jakieś pytania? Przechodzimy do punktu 5. Zapytania mieszkańców. Proszę. Dzień dobry dla wszystkich. Panie Mielek, jeszcze mogę dwa słowa powiedzieć? Obejmiemy taką ramę, dobrze? Każdy po 5 minut się wypowie, a później ogólne odpowiedzi udzieli. Proszę Panią, to nie jest Sejm, a jak się Pani spieszy... Nie, to nie jest Sejm, ale to pewne zasady, Co znaczy się 5 minut, jak ja mam może godzinę, ale godzinę nie będę mówił, prawda? Powiem najważniejsze sprawy. I nie może Pani tego robić, żeby mi powiedzieć, że pisać. Ja Panu daję głos, ja Panu głos odbieram, Panie. Jaki raz Pani mi może głos? Takie są procedury według statutu. Takie mam Pani prawo. Raz wygoniła na koniec. Nie wygoniła, mam świadków, że Pana... Proszę Panią, no Panowie, Panie Radny, czy ja wygoniłam Pana Mieszka, czy wyprosiłam? Jakie było słowo? Proszę o wyjście, poprosimy za 10 minut. Tak było? Tak było, Panie. To proszę Panią, ja mam trochę ambicji, nie pozwolę sobie na to, żeby mnie ktoś wyganiał za drzwi, bo jest orzeczenie komisji lekarskiej. Pani się coś pomyliło. My tu jesteśmy w gminie, a nie w szpitalu. Panie, proszę. Proszę Panią, więc tak, krótko. Po co mnie Pani wyprowadza z równowagi? Ja mam 76 lat. Ja mam prawo swobodnie i spokojnie się wypowiedzieć. A Wy mi nie dość, że przeszkadzacie, to mnie jeszcze pomawiacie i Pani wstęp już ładnie zrobiła. Proszę Państwa, zaczynamy. Od pewnych ustaleń, które były już, które ja prosiłem. Wtedy na boisku, gdzie była sesja i udzielaliście wójtowi absolutorium, pamiętacie wszyscy, zresztą to jest zapisane. Prosiłem Was, żebyście nie udzielali wójtowi absolutorium, bo jest wiele, wiele, wiele spraw, które na to sobie nie zasłużył. Zrobiliście to na złość mnie. Mamy dzisiaj efekty. Cała Polska rozmawia już 3 tygodnie i oglądają ludzie w telewizji o występkach w naszej gminie. I proszę Państwa, kto jest za to winien? Ja już bym nie, może nie tyle winował wójta, tylko radę, pani przewodnicząca. Wyście powinni przerwać łańcuszek na samym początku i by było bez niczego. Tak samo w tym absolutorium. No pewnie, żeście musieli udzielić absolutorium. Bo stała już wódka się grzała, prawda? Tak było czy nie? Kto kupował? Ano pani skarbniczka w godzinach pracy. W sklepie takim na uboczu, żeby za dużo ludzi nie widziało. I później mało tego, żeście się bawili do wieczora, dosyć głośno było, bo ja tam się kręciłem, to jeszcze młodzież tam miała jakieś zajęcie. O, tak robicie aferę na wszystkie strony, jak tylko możecie. Teraz dalej. Proszę Państwa, tu musi wejść poważna instytucja, która zbada wszystkie sprawy, które tu były wydane pieniążki. To nie jest tak, że Rada się nic nie odzywa, ludzie może nie wiedzą, ale Mirek dosyć dużo wie, to przyznacie. I zaczynając od ulicy Krótki, bo już w Sejmie mówią, w rządzie się mówi, będą sprawdzane wszystkie zawyżone wydatki finansowe na inwestycje społeczne z pieniędzy państwowych. Więc w pierwszej kolejności to zagospodarowanie, tutaj w bankach, ta robota nie jest warta 500 tysięcy. Kosztowała ponad 900, dosyć dużo. Ulica Krótka, już mówiłem, ale nie wszyscy byli. Ulica Krótka, 150 metrów, 237 tysięcy. W tym roku nie wiem, może już wykonali, ale w kalei tu 150 metrów, w kalei 717 metrów. Wygrała firma przetarg za 85 tysięcy. Proszę Państwa, pytam się, wprost się spytam.
co się stało z tymi pieniędzmi. Kto, jak wyście pozwolili na to, żeby 150 metrów wydać 237 tysięcy, a nie ma kanalizacji na Dworcowej, na Praszczykach, na Kawkach, no nie będę wszystkich wymieniał, Koszyna i tak dalej. I nigdy się nie doczytamy, bo jak wójt mówi Dworcowej nie będę, dokąd Mirek będzie, no to nie ma o czym rozmawiać, no. Nie ma o czym rozmawiać. Ja już się teraz nie będę odnosił to, co powstało i to, co w internecie było i to, co opisane gazety opisują, bo to wszyscy wiemy, prawda? Ale teraz ostatnia sprawa, za remizu. Nagle w czwartek wójt, marynarka ściągnięta, jakby kierownik budowy, za remizą, tutaj płot, bramę odsłaniają, firma Budmet wjeżdża, to i kopią, wywożą ziemię. Ciekaw byłem, co to za inwestycja tam była. I czy to rzeczywiście prawda, bo znając jakie te dokumenty tu chodzą, to ani jeden nie jest możliwy. To nawet nie jest prawdziwe, co żeście wydali. To o dzisiejszej sesji. Więc postanowiłem w niedzielę, jak już tam pokopali dosyć dobrze, zrobić sobie zdjęcia i w poniedziałek pojechałem do inspektorów budowlanych. Oczywiście inspektorzy byli w tym miesiącu 7. No jest protokół spisany, ja podpisywałem również ten protokół. Wszystko zatrzymać, doprowadzić do stanu pierwotnego, konsekwencje finansowe będą wyciągane. No i tam jeszcze inne kilka punktów. I proszę Państwa, była Pani urzędnik tutaj z gminy i powiedziała, ja złożyłem 1 sierpnia, a Pani pokazywała mi umowę, która powstała na wydzierżawienie tej działki 2 sierpnia. Dosyć szybko te telefony z Kłobucka chodzą. I proszę Państwa, teraz tak, i to też nie pasuje, to też nie pasuje, bo proszę Państwa, dlaczego żeście tu nie stawili w punkcie 6.7 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność partii. To jest właśnie ta działka 173 przed 1. I wy dzisiaj będziecie uchwalać, że trzeba część wydzierżawić. Co to znaczy się część? Część to ja mogę sąsiadowi kazać sobie wykładowy materiał na budowę. A nie może być części, albo będzie podzielona ta działka, albo będzie brał całość i tak dalej. I podejrzewam, że ta umowa powstała wbrew jakimkolwiek prawu. A żeby się ludzie nie dowiedzieli, to się już numerów nie podali. Proszę Państwa, w każdej jednej gminie podaje się, jak się dzierżawi, kupuje, sprzedaje, podaje się numer działki. Jak ktoś nie jest tutaj poinformowany, że to trzeba zrobić, to po prostu by go trzeba zmienić. No dobra, to na razie tyle, może się jeszcze ktoś wypowie, a coś jeszcze później nie zmieni. Panie Mirek, odpowiem Panu na... Bardzo Panu dziękuję za informację o działce za remizą, bo proszę nam wierzyć, że dla nas to też jest nowa sytuacja. Nam wójt nie mówił pewnych rzeczy. Myśmy też od ludzi się dowiedzieli o tym i dziękuję Panu za te informacje, bo to są dla nas bardzo cenne tematy. Ale proszę Pani, ale niech Pani słucha, ja też umiem mówić. Głośniej mówię, jak Pani przynajmniej wszyscy słyszą, bo ja Panią nie słyszę. Proszę Pani, była cała afera, tutaj jest poszkodowany, jak policja była, Pani nie wie, gazeta opisała. Ja to oświadczenie może Pana Wójta zacytuję akurat tutaj, które jest napisane. Na początku sierpnia podczas mojego pobytu na Wczasach doszło do incydentu z udziałem Pana. Wiadomo o kogo chodziło. Chodziło o mnie. Ja się nazywam Robert Sekiel i mógł Pan Wójt napisać, bo na mnie była policja wezwana. Niech Pan nie zaprzecza, Panie Wójcie. Wtargnął on na działkę dzierżawioną przez mojego zięcia. Po co dzisiejsza sesja jest, skoro działka już jest dawno dzierżawiona? To jest pierwszy temat. Dzierżawioną przez mojego zięcia, po przyjeździe policji odgradzał się zięciowi. Policjanci, mam oświadczenie od policjantów, nikt nie był świadkiem takiego odgrażania. Była zbiórka straży pożarnej, było 3 świadków, którzy uczestniczyli w wylegitymowaniu mojej osoby przez policjantów. Nikt się panu zięciowi nie odgrażał. A pierwsza sprawa to jest taka, że ja nie robiłem zdjęć działki, jak to pan zięć pana wójta nadmieniał, że to jest jego teren prywatny. Zgadza się. Może pan wójt sobie myśleć, że Panki to jest już jego teren prywatny. Może on jest rzeczywiście królem Panek. Ale ja, proszę Panią, sobie robiłem zdjęcia remizy, bo pan wójt na łamach Gazety Kłobuckiej, gdzie też zadzwoniłem do redakcji, zapytałem się, wychwalił się 6 tygodni wcześniej, że ruszyło ocieplenie remizy w Pankach.
Jak wygląda remiza w bankach? Proszę mi powiedzieć. To jest jedyna jednostka OSP, która wchodzi w skład ratownictwa drogowego ogólnokrajowego. Proszę zobaczyć, to jest wizytówka naszego wójta. Panie radny Wrukacz wie o temacie, pan Dżęczek wie o temacie, pan Pilarz też jest ochotnikiem Straży Pożarnej, następnego pana nie wspomnę nazwiska. To są ludzie, którzy żyli OSP Panki. Dalej cytuję. Ich zarówno mój zięć, jak i ja pożałujemy. To jest akurat kwestia tego, że się odgrażałem. Nie odgrażałem się. Tu mieszkam. Nazajutrz mój zięć wyjechał w trasę do Krakowa i będąc na autostradzie A4 w kierunku Krakowa, ona nie zginął w wypadku, ponieważ odpadły mu od samochodu obydwa przednie koła, gdyż ktoś w nocy poruszał śruby. To jest znowu sugestia co do mojej osoby, panie wójcie, tak? Nie? Może pan nie pisał tego oświadczenia, może to pani sekretarz napisała za pana plecami. A ja tu chciałbym nadmienić, że wypadek to jest zdarzenie, w którym zginęło bądź odniosły rany osoby hospitalizowane minimum 3 dni, panie wójcie, to jest raz. Pozwoliłem sobie obdzwonić wszystkie posterunki policji autostradowej od samych Katowic, nie tylko do Krakowa, panie wójcie, do Bochni. Nie odnotowali takiego zdarzenia. Proszę się wypowiedzieć, w którym to miejscu pana zięć miał ten wypadek, w którym osoby zostały ranne? Proszę mi odpowiedzieć. Bo ja na dożynkach, obsługując ludzi społecznie, poświęcam czas. Przyjechałem z giełdy o godzinie, wstałem na giełdę o godzinie 2:00, pojechałem dla klubu, stałem i podawałem piwo. I ludzie przychodzą do mnie, ludzie, moi znajomi, to ciebie już wypuścili? Bo podobno siedziałeś 24 godziny za to, że odkręciłeś zięciowi koła. Ja się pytam, skoro pan zięć jest taki zainteresowany wydzierżawieniem działki pod remizą, dlaczego go tu dzisiaj nie ma? Bo miało być cicho, spokojnie, miało być się rozmyć wszystko za plecami, nie wyszło? Przecież powiedział, że jest jego własnością, już to widzi. Ja bym chciał zaapelować do rady i do pani szanownej przewodniczącej. Otwórzcie oczy. Człowiek was oszukuje. Wyciera sobie, nie powiem co, wami. Nie pokazując się na sesjach, nie pokazując się na zebraniach, tak jak na zebraniu w Aleksandrowie, chciał na siłę zlikwidować szkołę, nie wyszło mu to, nie udało się, ale później jak już trzeba było, proszę, okazało się, że 2 dni przed sesją Rady Gminy wyszło szybko z worka, że w gazecie napisali, że pan wójt dostał odpowiedź z kuratorium i od Ministerstwa Edukacji Narodowej. Nic o tym nie wiedzieliście. Nikt nic o tym nie wiedział. Czy tak ma wyglądać współpraca między panem wójtem a Radą Gminy? Między Radą Gminy, którą wybierali ludzie z Panek, z Kałmuków, z Kalek, z Praszczyków i z innych wsi. Macie pieniądze na wszystko, proszę przejechać się, panie wójcie. Jeździ pan bardzo często między Rzędziną a Praszczykami. Podoba się panu ta droga, którą pan Budmet za 7 czy za 8 tysięcy posprężynował jakąś maszyną? Macie pieniądze mówi pan, że zrobi pan notar, no bo kupił pan estradę, 35 tysięcy. Brawo, panie wójcie. Wyliczył pan ile trzeba lat, żeby się ta estrada zwróciła? Czy ona za 15 lat będzie miała jeszcze stan jakiejkolwiek używalności? Tego pan nie policzy. Na to pieniądze są. Na wszystkie inne rzeczy pieniądze są, panie wójcie. Ale na to, żeby za ścianką gminy, na Praszczykach, za ścianką z gminy na Koskach, tam gdzie nie ma asfaltu i najprawdopodobniej nie będzie za pana kadencji. Chyba że się szybko ta kadencja panu skróci i wreszcie Rada Gminy będzie tak jednogłośnie głosować ręką do góry za odwołaniem pana wójta lub ewentualnie za rozpisaniem wcześniejszego referendum. Bo to, co pan robi, to jest po prostu wstyd. Czy następnym pana występkiem będzie takie coś? Cześć, mam na imię Boguś i mam 13 lat. Pisze pan do kogoś, czatuje pan z kimś, wysyła pan może komuś filmy, czy nie filmy, czy zdjęcia i nagle się okazuje, że nie wie pan z kim? Dziękuję. Proszę jeszcze jedno. Proszę, panie wójcie, jeśli pan ma honor i ma pan odwagę, to proszę stać i proszę powiedzieć, przepraszam, myliłem się. Ewentualnie, jeśli nie, to proszę powiedzieć, kiedy miało to miejsce zdarzenie, kiedy odkręcone były te koła i kiedy wtargnąłem, jak to pan powiedział, na działkę dzierżawioną, która jak przybyłem, nie było żadnego zabezpieczenia, nie było żadnej informacji, że to jest jakiś teren budowy, cokolwiek, tam nic nie było. I policja to widziała, mam zrobione zdjęcia zresztą. Nagle jak policja odjechała, pana zięć ogrodził wszystko taśmą asekuracyjną. Dziękuję bardzo. W nawiązaniu do pana słów pana Izdorczyka, chciałem pana wójta zapytać,
Czy pan sugerował się po raz kolejny, wybierając firmę Budmet, aby wykonywała tu na terenie naszej gminy drogi, ewentualnie wodniki? Czy pan sugerował? Nie ma sugerowania, to jest przeterek ustawa o zamówieniu publicznym, zgodnie z tym komisja wybrała firmę, więc tutaj nie ma sugerowania. Bo ja chcę nawiązać tutaj do drogi ulicy Polnej, która była przez firmę Budmet wykonywana około 3 lat temu. Mogę się mylić. Kosztowało to około 300 tysięcy. Czy państwo radni będą chętni po tej radzie, wszyscy jak tu siedzą, przejechać na tą drogę, zobaczyć jak ona wygląda. Wyrzucamy pieniądze w błoto, proszę państwa, wybierając firmę Budmet do robienia dróg naszej gminy. Także współczuję wszystkim mieszkańcom Aleksandrowa, jak pan Budmet wykona tą drogę. Jeżeli będzie ona tak wykonana jak na Polnej. Bo tam 10 kur ten asfalt by rozgrzewał. Dziękuję bardzo. Panie Wójcie, czy pan komentarz odpowiedzi, proszę. Ja mam pytanie, odniosę się do konkursu na nowego dyrektora w Gniewczkach. Jakie były powody, że ten pierwszy dyrektor był unieważniony? I pytanie chyba do Komisji Oświaty z naszej Rady, czy bierze udział w tych konkursie, a jeżeli nie, to dlaczego? Powinni się tym zainteresować, bo jest powtórny konkurs, nie wiadomo jakie są powody, pewno jakieś tam ukryte. Dlatego proszę o takie pytanie, o odpowiedź na pytanie. Dlaczego został unieważniony i czy komisja zamierza brać tym udział, ewentualnie jeżeli nie jako członek komisji, czy jako obserwator, który będzie nadzorował to z boku jako rada? Ja się chciałem na 3 minuty powiedzieć, ale pani niech słucha, nie bo pani nie przeszkadza. Ale co się robi? Proszę państwa, chciałem powiedzieć, czy nie warto się zastanowić, żeby rozwiązać tą gminę. Bo się okazuje, że w gminie są miejscowości sąsiednie, gdzie nie ma gminy, mają lepsze inwestycje robione i więcej jest zrobione niż my mamy swoje. Wyliczę, w tym roku za blisko 3 miliony mają zrobione 4 drogi, chodniki, parkingi, zieleńce i tak dalej. Mają, proszę państwa, swoją oczyszczalnię, swoje ujęcie wody, piękne dwuboiskowe z pięknym dużym budynkiem sportowe. Proszę państwa, mają piękny zespół szkół, nie taki jak w Pankach, gdzie nie ma samochodem stanąć, albo nie ma gdzie innych rzeczy robić. Proszę państwa, mają dwa punkty rehabilitacyjne na Golcach plus Kolacach. Mają na Chódce warsztaty terapeutyczne, czy jak one się tam nazywają. Proszę państwa, co się u nas zrobiło przez te 6 lat? Wyłudzono tylko pieniądze, tu się musi zjawić firma, która to przebada i z ludźmi zrobi porządek, żeby przyszli tego więcej nie robili. Ja się tu urodziłem, moi pradziadowie też i nie chcę, żeby tak tutaj wykorzystywano, jeszcze mało tego, to robiono tutaj jakiś mobbing, jakieś tutaj poniewieranie ludzi, wzywanie na stoliki. Radni oczywiście, wszyscy, mało co chyba, macie jakieś powiązania z wójtem, który wam coś albo obiecał, albo dał, albo załatwił i tak się to dzieje, no. Przecież ja chodzę, bywam często w gminie Przystań, tu w tym, we Wręczycy, bywam w powiecie, bywam w Krzepicach. Tak, żeby radni siedzieli cicho, to nie spotyka się. Dziękuję. Panią sekretarz, proszę odpowiedź panu Antończakowi co do konkursu. Konkurs unieważniono ze względu na naruszenie tajności głosowania. Oczywiście głośniej. Zarządzenie w tej sprawie wydane przez wójta jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej, więc pan mógł tam sobie zajrzeć i dowiedzieć się, dlaczego unieważniono konkurs. Ogłoszono ponownie konkurs i jutro jest posiedzenie komisji konkursowej w tej sprawie i myślę, że w tym razem wyłoniony zostanie kandydat na to stanowisko. A tam jeszcze było pytanie o skład komisji, dlaczego nie jest nikt z komisji oświatowej? To jest kompetencja wójta, jeśli chodzi o przedstawicieli z ramienia organu prowadzącego i to on ustala, kto w komisji będzie. To nie ma wyboru, że... Proszę pan. Chciałbym, żeby pan wójt odpowiedział na moje pytanie odnośnie tej drogi i konkursu, dlaczego firma Budmet wygrywa tutaj wszystkie trzy drogi. A jak nie wygrywa, to robi inaczej. Tak. Udzieliłem odpowiedzi, że nie słyszałem. Z prawem zamówień publicznych komisja konkursowa wyłania firmę, która wygrywa przetarg. A mógłby pan podać skład tej komisji? Jest na nich ogłoszony. Przewodniczącą przeważnie jest pani sekretarz, a później z referatu inwestycji przypuszczam, że pan Delena z Pograjca, która się nazywa, tak? Jeden, która powinna fiksować. Czy pan to wiedział?
Ja bym panią przewodniczącą tutaj prosił, żebyście po prostu, jak tu siedzicie wszyscy, przejechali na drogę polną sprawdzić. Zanim pan Budmet zacznie inwestycje na Aleksandrowie. Ja naprawdę, szkoda, jak mówiłem, nie wyrzucać błota. Jak mówiłem, żeby dworcową pokropić, jak takie były upały. Jeździłem po Polsce ostatnio i widziałem, jak polewają, a pani się ze mnie wyśmiała. Ja bym pani prosił, żeby pani przyszła i otworzyła sobie okno i pomieszkała tam tydzień. Zobaczyłaby pani, ile kurzu jest na meblach i na wszystko. Jak już odniosę się do kilku rzeczy. Wodociąg ulica Krótka tam padło. Pamiętacie, to było w tamtej kadencji. Myśmy przetarg wyłonili firmę, która w ostatniej chwili nam zrezygnowała, odmówiła podpisania umowy, musieliśmy wybrać następną. Można było przetarg następny ogłosić, ale już trwała budowa drogi z Narodowego Funduszu Przebudowy Dróg Lokalnych. Więc robota goniła roboty. Teraz, żeby wyrobić się z drogą, musieliśmy natychmiast podjąć decyzję o wyłonieniu firmy. Firmą drugą była firma Lewar. Sprawa była przeze mnie zgłoszona do prokuratury, bo też uznałem, że to jest jakaś zmowa firm, jednak po śledztwie okazało się, że prokuratura ułożyła, nie widząc tam znaną. Jeszcze są inne prokuratury w Polsce, tak niech się pan odniosę nie cieszy. Odniosę się do... No to nie moja sprawa, tylko wykonawcy byli wtedy po ciągnięciu do odpowiedzialności. Odnośnie ocieplenia remizy, tam akurat prezes naszej jednostki bankowskiej, pan Arkadiusz Pawielak, jest w kontakcie z firmą, która ma docieplać. No i pan radny Włókacz też tutaj zna sprawę, kiedy firma przychodzi, więc nie mogłem powiedzieć, że już jest ocieplane, jak wiedziałem, że procedura dopiero umawiania było z wykonawcą i szukania wykonawcy mi zakupiono materiał, więc niestety no, takie słowa nie padły, że jest ocieplana, to jest proces jakby wstępny, czyli wyłonienia wykonawcy zakupu materiałów. Materiały są rzeczywiście zakupione. Jest tutaj nawet co do drogi Praszczyki, że gdzie nam planujemy ją na przyszły rok z Funduszu Obrony Gruntów Rolnych, ponieważ co roku dostajemy na jedną drogę, przypuszczam, że na przyszły rok w tą drogę dostaniemy dofinansowanie. Chcę zaznaczyć, że kiedyś ona już była wykonywana z Funduszu Obrony Gruntów Rolnych, tylko ktoś zapomniał położyć asfaltu. Myślę, że w województwie zapomną to, że już kiedyś gmina Pamki aplikowała tą drogę i dostaniemy na nią fundusze. Przepraszam, a która to jest droga na Praszczyku, która była robiona? A to jest tu jeszcze na Cebulu. Tak. Była kiedyś tam robiona, w któryś latach. To może jeszcze pan wójcie odnosi się do tego swojego oświadczenia. To zostawimy później wolnym wnioskach, dobrze? To nie jest. Ja miałbym prosić. Ale bardzo bym prosiła poczekać. Bardzo bym prosiła. Czy ja mogę zapytać? Pan Władysław, ale na mnie. A jeszcze mam pytanie do pani radczyni, czy my jako rada mamy jakieś możliwość sprawdzenia tych przetargów, jak to wygląda? Czy na przykład uczestniczenia jakiegoś przedstawiciela na tych przetargach, czy jest taka możliwość? Ja myślę, że jako obserwatorzy to oczywiście, że radni mogą uczestniczyć. No to jest po prostu, tutaj nie jest nic tajnego. Dokumenty, te, które są zastrzeżone, są jawne, także nie mam żadnych przeszkód. Ja tylko powiem słowo, czy w takim konkursie, jak jest na dyrektora, też mogą uczestniczyć razem? Nie. Czy z komisji tak jak oświaty? Tam jest ustalony skład. Ale poza komisją, jako obserwator? Nie, nie może. Nie może być, ponieważ... Ja go również przekazuję do pani radcy prawnej. Sobie mówię, że tam poruszony już też mu konkurs. Proszę powiedzieć, gospodarz nie stałem tego szczególnego planowania. Mam takie pytanie, czy konkurs, który się będzie odbywał w jutrzejszym miejscowości, koniecznie będzie o konkurs na dyrektora szkoły. Z tego co chcę zarazić, może was prawie się złożyć do całym na temat jakichś tematów w jutrzejszym konkursie. Ja może zacytuję artykuł, który był wtedy na sprawę. Podejście do początku 2 stycznia 2011 w artykule 41 do listy na karcie do głosowania jest napisane, że wpisane też do głosowania dodatkowo numeru list, nazwiska lub posiedzenie innej dopisów poza kratką nie wpływa na wolność przeznaczonego na niej głosu. Nie jest ustawą, z której można byłoby zatwierdzić wcześniejsze wybory, wcześniejsze wybory pani dyrektor, pani Krzak, pani Krzak. Pytanie, czy do tego typu postępowania, które tutaj jest, można stosować również kodeks wyborczy, czy też jest to regulowane osobnymi przepisami? Chce pani podać, jakie to są przepisy? Do punktu balajta, czy do pana? Pan o systemie oświaty mówi, o co to chodzi w sprawie komisji konkursowej i po to, że regulamin konkursu jest o tym.
pewna, że jest przypadku, kiedy jest to naruszenie niejawności. Ja nie wiem, jak się wypowie na ten temat, czy po prostu w tej konkretnej sytuacji, bo była komisja konkursowa, decyzja to jest komisji konkursowej, komisja konkursowa się do mnie zwracała, ja na ten temat się nie wypowiadałam, więc ja po prostu nie będę panu mówiła sama, co czytam, czy tam. No to nie wiem. Po prostu chciałam by pani zyskać pewność co do informacji, którą posiadam. Ja po prostu mówię, że ja nie oceniałam tego, co robiła komisja konkursowa, to komisja konkursowa taką decyzję podjęła. Ja to nie wiem, czy to nie sprawdzane przez nas. To jest sprawdzane przez nas, że wojewody. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Myślę, że też dyskusja się wywiąże w punkcie 7, także myślę, że... To na sam koniec. Te uchwały będą szybciutko. Proszę mi wierzyć. Bardzo proszę poprosić. Czyli przechodzimy do punktu 6. Przedstawienie propozycji podjęcia uchwał 6.1 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2016. Proszę panią skarbnik. Kolejności wtedy gospodarczej i unikalnej nieruchomościami zwiększenie o 5090 groszy, w działalności usługowej zwiększenie o 792 zł, w dziale administracji publicznej zwiększenie o 113071 zł i 2 grosze, z czego 16810 stanowi dofinansowanie Krajowego Funduszu Szkoleniowego na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Gminy. Pozostała kwota 96 261 zł i 2 grosze, to jest zwrot podatku VAT. W dziale dochodów od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej. Chodzi tutaj konkretnie o podatki. Zwiększenie jest na kwotę 17100. W dziale różnych rozliczeń, gdzie są to zwiększenie na 6000 subwencji ogólnej z budżetu państwa, dotyczy to subwencji oświatowej. Gmina występowała z wnioskiem do podziału rezerwy części subwencji oświatowej na zakup pomocy dydaktycznych i doposażenie pomieszczeń do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Tak nie dosłownie jak tam brzmią, ale intencja tego podziału rezerwy taka była, w związku z czym ministerstwo przyznało nam kwotę po 2000 dla każdej ze szkół, to jest dla zespołu szkół w Pankach 2000, dla szkołek podstawowych w Koniczkach 2000 i dla szkołek podstawowych w Warszawie również 2000. W różnych rozliczeniach finansowych jest zwiększenie o kwotę 14631,90 groszy, to jest tylko dochód bieżący, ale również jest dochód majątkowy związany z tym samym wydarzeniem. To jest 56 188,22 groszy. Jest to zwrot środków za realizację konkursu sołeckiego w roku 2015. Zwiększenie w dziale pomocy społecznej o 21 430 zł związane ze zmianą sposobu rozliczeń należności z tytułu zwrotu z funduszu alimentacyjnego. A to było z kolei związane ze zmianą przepisów.
w innym wydziale wpływy i wydatki związane ze zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększenie o kwotę 26 162 zł i na tą kwotę składają się dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Jest to konsekwencją złożonego przez nas wniosku na usuwanie azbestu. Ponadto wcześniej już wymieniono jednak dochód majątkowy, oprócz tego mamy zwiększenie o kwotę 31 tysięcy w dziale transport i łączności. To są to środki na dofinansowanie właśnie wspomnianej wcześniej. Była przyjęta mniejsza kwota dofinansowania pierwotnie w budżecie, jest to zwiększone o 31 tysięcy, tam w roku 85, czyli łącznie 116, na wspomnianą wcześniej drogę w Aleksandrowie. Co różne rozliczenia było omawiane i w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie o 2 miliony. Jest to dotacja, która była zakładana, że będzie na budowanie Centrum Kultury, jednakże w związku z tym, że jest to przesunięte na rok przyszły, jak po stronie dochodowej, tak po stronie wydatkowej nastąpiły zmiany. Po stronie wydatków mamy zwiększenia w dziale transport i łączność, zwiększenia od 89 413,49 zł, zmniejszenia od kwoty 1 975 033,88 zł. Jest to rozbite między trzy działy, tak jakby planowane realizacje dróg, jednakże one też są przesunięte na rok przyszły. Chodzi tutaj o zmniejszenie o droga Trzecina Jasłoneczna, tam co było planowane. Sprawa jest to przesunięte na skutkę na rok przyszły. Wniosek jest już złożony, ale również tutaj w paragrafie 6050 jest zabezpieczenie środków na dodane, tak samo jak po stronie dochodowej, na drogę Aleksandrowie. W pozostałej działalności zwiększenie na kwotę 3954,45 zł. Dotyczy to zakupu i montażu przystanku autobusowego w Aleksandrowie, gdyż tam dzieci podobno dojeżdżające do szkoły tego przystanku nie mają, zdaliśmy sygnał, że tego przystanku tam brakuje. W administracji publicznej, w dziale starostwa powiatowe zwiększenie o kwotę 2000. Dotyczy to dotacji, którą Państwo omawiali na poprzedniej sesji Rady Gminy. Tutaj prośba radnych, żeby przeznaczyć na działalność ośrodka w Kupce. Tylko że tam pierwotnie było na dofinansowanie zakupu samochodu, tak było w piśmie. Natomiast pismo z prośbą o dofinansowanie zakupu samochodu było przesłane do gminy w maju. No jest to jednak 4 miesiące temu, w związku z tym skontaktowałam się z kierownikiem tegoż ośrodka, czy ta potrzeba jeszcze występuje, bo wiadomo, że jeżeli zaplanowali 4 miesiące temu, być może jest to już nieaktualne. Pozyskałam odpowiedź, że na zakup samochodu już mają środki zabezpieczone, jednakże spłynęła od razu w tym samym prośba i pismo, aby jeżeli jest taka wola dofinansowania, przeznaczenia jakiegokolwiek dofinansowania ze strony gminy, była prośba, pismo jest tu złożone na zakup i montaż i budowę szybu windowego dla niepełnosprawnych w tym ośrodku, gdyż na pierwsze piętro osobom niepełnosprawnym jest trudno dotrzeć. W związku z tym te środki później w uchwale o dotacji będą nazwane inaczej. Państwo już macie materiały, więc
żeby uprzedzić pytania, miał być na samochód, jest na tyle, dlatego że na no nie było już potrzeby samochodu, który już finansowanie ma zabezpieczone z ich strony. Jest to tutaj w starostwach powiatowych, dlatego że my nie możemy bezpośrednio dać do finansowania do zakładów WC. Idzie to przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, stamtąd spływa wniosek. My dajemy dotację dla starostwa, które jest jednostką, która utrzymuje tego typu ośrodki i starostwo przeznacza dopiero środki na ten cel. W dziale 753 urzędy gmin zwiększenie o kwotę 16 potem 1850 to było test na szkolenia dla pracowników, zwiększenie środków, które wcześniej nie w tej wysokości, to nie wszystkie były, znaczy część była już przyjęta po stronie dodatkowej wcześniej, środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, które dostaliśmy z zewnątrz na organizację szkoleń dla pracowników urzędu gminy. W dziale obrony narodowej na rozdziale. Tutaj to, co zaczęłam to rozmawiać, jest dział 752 powinien być 754 i rozdział powinien być 754-12, jest 752-12, to się na tutaj nie zgadzało. 754-12 to nie jest środki ochronne, tylko to będzie ochotnicze straży pożarne. Tak? To jest taki rozdział. W ramach autopoprawki. Tutaj mamy tak samo jak wcześniej. To wszystko powinno być w jednym dziale i w jednym rozdziale, tak jak jest poniżej. 754 bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa i rozdział ochotnicze straży pożarnej. Po prostu jest rozdział i dział się przypisane. A to jest to zwiększenie 40 tysięcy, to jest będzie przekazana dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pankach. Tutaj tą sprawę wcześniej poruszał radny Bluchacz na dofinansowanie zakupu. Znaczy to może przy, może wyjaśnić Pan przy omawianiu uchwały rotacyjnej, a rozszerzy Pan, bo ja też więcej zadam na ten temat, nie wiem. Kolejne w tym samym dziale z poprawkami wydatki inwestycyjne zwiększenie o kwotę 31 479,07 zł, to jest zabezpieczenie środków na usługę właśnie terminu modernizacji i remontu realizacji Panka, gdyż tam jak wiadomo były zabezpieczone środki tylko i wyłącznie z funduszu sołeckiego, w każdym razie Pan Pawlek ma harmonogram roku podpisany bodajże tam na przełom września, października. Musimy zabezpieczyć środki już na usługę. Materiały tam już są z tego, co wiem, co mi przekazał Pan Pawlek, zakupione. W dziale oświaty i wychowania zwiększenie o 14 074,34 zł. W szkołach podstawowych, w rozdziale szkół podstawowych
część środków jest to zwiększenie na ten cel, który wiem, że jest zwiększenie subwencji oświatowej równolegle do trzech szkół. Tutaj ta kwota 674,34 grosze to jest o środki na to pochodzą z odszkodowania, to dotyczy szkoły na Konieczka, bodajże tam powstała jakaś szkoda i odszkodowanie przyjmujemy na poczet usunięcia szkody, czyli po stronie wydatkowej. Na dziale gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zwiększenie o kwotę 26378 zł i 48 groszy. W każdym razie jest to wydatek, tak jak wcześniej było omawiane, że dostaliśmy dotacje z Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie azbestu i tutaj są już konkretne środki przeznaczone na wypłaty. Finansowanie obejmuje 100% wydatków, 300 tylko materie promocyjne tam są na przyrodę. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Tutaj zmniejszenie jest równolegle o 2 miliony, tak jak była dotacja, to co wcześniej wspomniałam, przesunięta realizacja zadania też niezależna od nas na budowanie Centrum Kultury, które de facto w dokumentach, później macie dalej i w WKF-ie i w dokumentach inwestycyjnych, musiała ulec również zmiana nazwy, czyli budowa biblioteki, się to teraz ja posługuję się, bo Państwo są przyzwyczajeni do nazwy Centrum Kultury, ale w tej chwili to zadanie występuje, będzie występować już pod inną nazwą, która będzie zastosowana również we wniosku. I w bibliotekach jest zabezpieczenie na kwotę 39975. Jest to dotacja celowa. W dalszej części zmian uchwały w załączniku o dotacjach jest wyszczególnione, gdyż musimy na ten rok zabezpieczyć tylko środki na projekt oraz wniosek, projekt budowlany i wniosek, żeby móc o te środki aplikować do biura. Teraz ogłoszono konkurs. I korzystniejszym jest dla nas, jeżeli robimy to przez bibliotekę, czyli wykonawcem jest biblioteka, w związku z tym podjęto tutaj wspólnie decyzję, korzystniejsze finansowo to jest, że będziemy te środki przekazywać w formie dotacji do biblioteki realizatorem, oczywiście my będziemy wspierającym realizatorem, tutaj gmina, ale głównym realizatorem będzie biblioteka. W związku z tym i teraz już na zabezpieczenie, na dokumentację, jak również w przyszłym roku, również to będzie dotacją celową, konkretnie na ten cel do biblioteki. W pozostałej działalności zmniejszenie o kwotę 10 tysięcy to była niezrealizowana dotacja dla stowarzyszeń, po prostu mimo ogłoszonego konkursu nikt nie aplikował na ten cel. W związku z tym dotacja już wiemy, że nie będzie zrealizowana, zdejmujemy ją, jednakże przenosimy ją na realizację zadań sportowych, zwiększenia, o którym już na wcześniejszych sesjach była mowa, wczoraj wpłynął wniosek od klubu sportowego Tanki i w lesie z jednego celu na drugi są kwoty 10 tysięcy przeniesione. Wszystkie omawiane wydatki mają odzwierciedlenie w załącznikach, jak o inwestycjach, tak o dotacjach. Również mamy zmniejszenie, bo tam było zabezpieczenie środków na budowę drogi, pochodziło z pożyczek. Te pożyczki również są zmniejszone po stronie przychodowej. Jest to kwota 1 256 714 zł. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Proszę.
są pytania do pani skarbnik? Uchwała Rady Gminy Czanki z 6 września 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016. Uchwała Pani Rada Gminy uchwala. Paragraf pierwszy. Dokonać zmian budżetu gminy na rok 2016. Pierwsze. Zmniejszyć dochody o kwotę 1,739,869,62 zł oraz dokonać zmian w dochodach gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 najmniejszej uchwały. 2. Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę 3,724,903,50 zł oraz dokonać zmian w wydatkach gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 najmniejszej uchwały. Paragraf 2. Dokonać zmian w planie przychodów z tego. Paragraf 903. Przychody zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o kwotę 1,256,714 zł. Paragraf 952. Przychody zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejszyć o kwotę 718,19,88 zł. W tym z tytułu zaciągniętych kredytów zmniejszyć o kwotę 718,319,388 zł. Z załącznikiem nr 3 podmiotu przychody i rozchody budżetu w 2016 roku do uchwały nr 10.95.2015 Rady Gminy Czanki z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016 stanowiący załącznik najmniejszej uchwały. Paragraf 3. Dokonać zmian w paragrafie 5 uchwały nr 10.95.2015 Rady Gminy Czanki z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016, który otrzymuje brzmienie. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 386,21 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Paragraf 4. Dokonać zmian w paragrafie 15 uchwały nr 10.95.2015 Rady Gminy Czanki z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016, która otrzymuje brzmienie. Pierwsze. Ustala się a. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 tysięcy. Paragraf 5 ulega zmianie załącznik nr 7 pod nazwą zadania inwestycyjne w 2016 roku do uchwały nr 10.95.2015 Rady Gminy Czanki z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 6. Ulega zmianie załącznik nr 5 pod nazwą wydatki na zadanie realizowane. Ja mam 5. Czytam 5, bo mam 5. 6. Paragraf 6. Ulega zmianie załącznik nr 5. Autopoprawka. Paragraf 6 jest 5. W 7 jest 9. Paragraf 6. Ulega zmianie załącznik nr 5 pod nazwą wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku do uchwały nr 10.95.2015 Rady Gminy Czanki z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 7. Ulega zmianie załącznik nr 9 pod nazwą wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w artykule 5 ustawy 1 punkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy plan na rok 2016 do uchwały nr 10.95.2015 Rady Gminy Czanki z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016 stanowiący załącznik niniejszej uchwały. Paragraf 8.
Ulega zmianie załącznik nr 8 pod nazwą dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych. Do uchwały nr 95.2015 Rady Gminy Panki z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016 stanowiące załącznik niniejszej uchwały. Paragraf 9. W wyniku dokonanych zmian budżet na 2016 rok zamyka się po stronie dochodów kwotą 24 910 987 zł 48 groszy, po stronie wydatków kwotą 24 524 965 zł 98 groszy, po stronie przychodów kwotą 656 520 zł 34 groszy, po stronie rozchodów kwotą 1 042 541 zł 84 groszy. Paragraf 10. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 11. Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia. Kto z pan, panów radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Przeciwnie. Dziękuję bardzo. Uchwała w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2016 przyjęta jest w jednogłośnie. Przechodzimy do uchwały nr 62 w sprawie wieloletniej informacji finansowej gminy Panki na lata 2016-2021. Zmiany sesjami zmieniającymi WPR są na podstawie zarządu wójta gminy Panki. Szczegółowo są omówione w kasie szczegółowo. Na końcu są omówione kwoty, które jakie poszczególne wydatki, dochody czy przychody i rozchody były uwzględnione na tym. One są wymienione w objaśnieniach do załącznika. Są tam również wymienione pozycje, które uległy zmianie w przedsięwzięciach do WPF-u. Jeżeli są jakieś pytania, to proszę. Są pytania do pani Sadzi? Uchwała Rady Gminy Panki z dnia 12 września 2016 roku w sprawie zmian w Dyrekcji Organizacji Finansowej Gminy Panki na lata 2016-2026. Pani Przewodnicząca, Rada Gminy uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Rada zmieni treść załącznika nr 1 pod nazwą opiekunka finansowa, a przewodniczący załącznika niniejszej uchwały. Paragraf 2. Ulega zmianie treść załącznika nr 2 pod nazwą opieka z przedsięwzięć otrzymujących brzmienie załącznika niniejszej uchwały. Paragraf 3. Ulega zmianie treść załącznika nr 3 objaśnienie otrzymujących brzmienie załącznika niniejszej uchwały. Paragraf 4. Wykonanie uchwały przybywa się w wykonaniu gminy. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem uchwały, czy za przyjęciem ręki? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała w sprawie zmiany Rady Finansowej Gminy Panki na lata 2016-2026. Przechodzimy do uchwały 6.3 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu powódzkiego. Proszę, kto będzie deklarował? Ta uchwała dla powiatu powódzkiego to jest właśnie dana ośrodek wkrótce. I omawiałam dosyć szczegółowo już przy okazji zmiany w budżecie. Jeśli są dodatkowe pytania, to proszę, tu jest wyszczególnione, na co jest wtedy zwierzę z omawianym wcześniej z terenem w budżecie. Jeżeli są pytania, to proszę. Są pytania? Dziękuję. Uchwała Rady Gminy Panki z dnia 20 września 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu powódzkiego. Dokładnie pewnie nie czytam. Rada Gminy Panki uchwała. Paragraf pierwszy. Udzielić dla powiatu powódzkiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 2000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie fizyki wybudowania szybów gminy wraz z zakupem i montażem gminy dla osób niepełnosprawnych
uczestnik puka sztafet teraz zajęciowej w kurtce. Paragraf 2. Ustawą przekazania środków na realizację pomocy, o której mowa w paragrafie 1, będzie umowa określająca przeznaczenie i zasady rozliczenia środków. Paragraf 3. Wykonanie uchwały podlega się opiekunowi gminy. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Dziękuję bardzo. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu kłodzkiego przyjęta jest jednogłośnie. Przechodzimy do uchwały 4 w sprawie zmiany uchwały. Takie pytanie, jeśli można. Czyli jeżeli chodzi o uchwałę o samorządzie w tym momencie, czy to ona w tym momencie jest zabrana z naruszeniem prawa? Dlatego, że tutaj, jak sobie czytam w artykule 230, paragraf 1, inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej programu finansowej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego, to mówi Kancelaria Sejmu z 2014 roku, a projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej Regionalnej Izbie Obrachunkowej cenę zaopiniowania organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego. Ale to jest, panie, ja wyjaśnię, jest ta rzecz, tylko wtedy, kiedy ta uchwała jest na początku roku, zawsze pod koniec roku albo w pierwszym kwartale roku, pierwszej miesiącu roku następnego, prawda, musi podjąć uchwałę. I musi podjąć uchwałę w sprawie budżetu gminy i uchwałę w sprawie jednej prognozy finansowej. I tą pierwszą uchwałę to Rada faktycznie, to jest cała procedura do uchwalenia tej uchwały i to przedstawia do zaopiniowania Regionalnej Izby Obrachunkowej. Natomiast tutaj faktycznie zmiany do budżetu przygotowuje organ wykonawczy, czyli wójt, burmistrz, prezydent miasta. I rozumiem, że ta wcześniejsza forma została przez oczywiście, tutaj, oczywiście, bo to było koniec grudnia 2015 roku. Na następny rok. Jest procedura uchwalania budżetu, to jest zupełnie inny. Pan może się upewnić. Proszę bardzo. Przechodzimy do punktu 6.4. To jest uchwała w zmianie uchwały nr 2/16/2014 Rady Gminy Pankin z 22 grudnia 2014 roku w sprawie powołania członków Zgromadzenia Związku Międzygminnego Pankin Przystań do spraw ochrony wód. Proszę. W związku z tym, że zmienił się statut Związku Międzygminnego Pankin Przystań do spraw ochrony wód, w którym zapis dotyczący liczby delegatów z każdej z gmin zmienił się z 2 na 4. Do włącznej kompetencji Rady jest wyznaczenie takich kandydatów. W związku z tym prosimy Państwa o to, żebyście wskazali 2 nazwiska spośród Rady, którzy będą reprezentować gminę Pankin w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego. Dziękuję. Kup przedstawicieli już mamy, to jest radny Krzysztof Antoniusz, radny Tomasz. Jeszcze dwóch trzeba. Panie Kadeuszu, ja bym pana proponowała. Pan jeszcze sobie powie. To ja. Czy zgadza się pan? Może pan będzie to do przegłosowania, tak? Pani, jeszcze jedna. Jeszcze jedna osoba. Może będzie więcej, zobaczymy. Może więcej. A pana Andrzeja Pukata, jeżeli wyraża zgodę. To jest tak samo jak z sesją, jak w Radzie Gminy. Panie radny, tak wyraża pan zgodę? Tak. Czy jeszcze ktoś ma jakieś inne kandydatury? Proszę. Ktoś chętny? Proces społeczny. Ktoś chętny? Nie wiem. To co, możemy wpisywać? Czyli kandydatów możemy tam wpisać, tak? Czyli głosujemy.
Uchwała Rady Gminy Kanki z dnia 20 września 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr 2.16/2014 roku od gminy Kanki z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie powołania członków Zgromadzenia Związku Międzygminnego Kanki Przystęp do spraw ochrony wód. Dokładnie prawnie nie czytam. Rada Gminy Kanki uchwala. Paragraf pierwszy. Uchwała nr 2.16.2014 Rady Gminy Kanki z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie powołania członków Zgromadzenia Związku Międzygminnego Kanki Przystań do spraw ochrony wód wprowadza się następujące zmiany. W paragrafie pierwszym dopisuje się nazwiska dwóch osób wybranych w skład Zgromadzenia Związku. Pierwszy Tadeusz Izdowczyk, drugi Andrzej Łukasz. Paragraf 2. Wykonanie uchwały zawiera się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała przyjęta. Teraz 6.5. W sprawie ustalenia wpływu udzielania i rozliczenia dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie niekrytycznych przedszkoli i innych niekrytycznych form wychowania przedszkolnego oraz wpływu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. Proszę, kto będzie referował? Proszę Państwa, chciałbym zapytać jedno. Nie zmiana, tylko wprowadzone nowe. Proszę Państwa, w związku z tym, że został złożony wniosek do Urzędu Gminy o zmianę we wpisie do ewidencji placówek oświatowych niepublicznych, które prowadzi gmina, przez panią Małgorzatę Wronę, która prowadzi w tej chwili inną formę wychowania przedszkolnego, tęczowe przedszkole Centrum Językowe Megan Pro w Pankach. Oczywiście ta inna forma wychowania przedszkolnego jest prowadzona dotychczas, natomiast w tej chwili pani chce założyć przedszkole niepubliczne. W związku z tym wymaga zmiany uchwała, która obecnie obowiązywała, a była to uchwała w sprawie dotacji udzielanych dla innych form wychowania przedszkolnego. W tej chwili te zasady będą określone zarówno dla niepublicznych przedszkoli, czyli tej nowej formy, która ma być w gminie Panki, jak i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego. Oczywiście jedyną kompetencją jest to Rady, aby taką uchwałę podjąć. Dziękuję. Są pytania? Jak się Rada zgodzi, bo generalnie dostali przed sesją, także oni nie wiedzą, co tutaj jest. Czy cały ten projekt uchwały mam czytać? Państwo radni? Bo zasady... Kluczowy jest paragraf trzeci, bo tam są te zmiany, które nas dotyczą. Proszę, ja powiem, że zasady i typ kontroli prawidłowości wykorzystania podobny był przy tym niepublicznej, po innych niepublicznych formach wychowania przedszkolnego. Natomiast jaka tutaj jest zmiana i to jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o niepubliczne przedszkole, proszę Państwa, to dotacja, jaka przysługuje na ucznia, to jest w wysokości 75% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia w przedszkolach części oświatowej subwencji ogólnie otrzymanej przez gminę. Czyli niepubliczne przedszkole ma więcej, bo przedtem ten półprzedszkolny mieli Państwo 60%. Była wola Rady, wniosek był taki, żeby to zmienić do 40%. W tej chwili wracamy do tego
zapisujemy, że te 40, bo to 40 to jest to minimum, mniej po prostu radę dać nie może, bo to wynika z ustawy. I to 40 to zostało tutaj zapisane w ustawie. A 75 też jest ustawowe, też mniej po prostu dać nie możemy. Jeżeli podmiot, który prowadzi taką niepowyższą formę wychowania przedszkolnego, niepowyższą formę tego, niepowyższą formę wychowania przedszkolnego, jeżeli po prostu występuje z takim wnioskiem o przekształcenie, że chce, żeby to było przedszkole publiczne, to ustawa o systemie oświaty mówi, co ma robić organ w tej sytuacji, czyli po prostu domaga się dokumentów, które są niezbędne, żeby taka, po prostu mówię, jeżeli spełni wymogi formalne, to my go po prostu wpisujemy, żeby otrzymał dotację, wpisujemy go po prostu do ewidencji i zaczyna działać po prostu. No i jesteśmy zobowiązani, żeby to... Jesteśmy zobowiązani, żeby podjąć taką uchwałę, ponieważ pozwala nam to wtedy wypłacić i mamy te zasady, w jaki sposób to się ma odbywać. Te pieniążki mają po prostu przeważne w stronę, jakie dokumenty ona musi nam przedstawić. Pozwala nam na kontrolę tego, co się tam dzieje. No i dlatego to wynika po prostu z przepisów wysokości, wynikają z ustawy o systemie oświaty, tej dotacji. Uchwała Rady Gminy Pankow z dnia 26 2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji środków budżetowych gminy na prowadzenie niepublicznych przedszkoli, niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania. Wypowiedź Rady Gminy Pankow, przepraszam, paragraf 12, traci moc uchwała nr 10.98.2015 Rady Gminy Pankow z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczenia dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania zmieniona uchwałą nr 13.116.2016 roku z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr 10.98/2015 Rady Gminy Pankow z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie innej publicznej formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Paragraf 13. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Pankow. Paragraf 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała w sprawie ustalenia trybu udzielania rozliczenia dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie publicznych przedszkoli i innych publicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania przyjęta jest jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 6.6 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność gminy Pankow. Proszę, kto zainteresował? Mała prośba tylko, bo ja chciałem, żeby mi udostępniono umowę na temat tej działki 173/1. Byłem przed chwilą tam w biurze, gdzie to mają. I proszę panią, pani urzędniczka, która tam jest, nie chciała mi tego dać, powiedziała, że musi mieć zgodę pani sekretarz. Więc artykuł, który tu jest, wójt terroryzuje pracowników, jest aktualny, proszę państwa. Jak to ta pani nie może być samodzielną pracownicą gminy, tylko musi się spytać o dokument czy o kopię sekretarza albo wójta? Proszę spowodować, żeby ta pani przyniosła tą umowę tego. Mogę referować uchwałę? 2 sierpnia. Proszę Państwa, uchwała dotyczy zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność gminy Pankow. Jest to działka oznaczona ewidencyjnie 170/8 o powierzchni 0,960 hektara, która mieści się przy ulicy Nadrzecznej w Pankach. W świetle przepisów ustawy o samorządzie gminy, ma dokładnie artykuł 18 ust. 2 punkt 9 litera a ustawy, dzierżawa nieruchomości stanowiących własność gminy wymaga zgody rady, jeśli ta dzierżawa oczywiście jest powyżej 3 lat, bo te wykroczkowania, które znajdują się w uchwale, to kompetencja rady, jeśli wyznaczy nam tą ilość czy okres, ale powyżej 3 lat.
Oczywiście po tym, jak Państwo ewentualnie podejmiecie zgodę na wydzierżawienie nieruchomości, wójt wyznaczy, czy wykaże te nieruchomości w formie listy do dzierżawy, po czym po okresie 21 dni, dobrze mówię, wykaz nieruchomości wyznaczonych do dzierżawy, wójt ogłosi przetarg na dzierżawę tej nieruchomości, czyli w drodze przetargu będzie wydzierżawiona nieruchomość. Oczywiście wiąże się to ze skutkami na plus finansowymi dla gminy, w związku z tym, że dochody gminy w postaci czynszu dzierżawnego spowodują jakby zwiększenie tych środków dla gminy. W tej chwili to jest pustostan, ta działka przy ulicy Nadrzecznej, mieści się przy niej, czyli na tej działce jest przepochownia, ale wiem, że zainteresowaniem się jakimś, przez jakiś czas ta działka, ktoś chodził, pytał o nią, w związku z tym wykazana ona będzie w działkach przeznaczonych do dzierżawy. Czyli ona nie jest dzierżawiona konkretnej osobie, dopiero po przetargu dowiemy się, kto tą nieruchomość będzie dzierżawił. To wszystko, dziękuję. Mam pytania? Proszę o propozycję. O jaki okres? Nie mniej niż 3 lata. Jeszcze. Czyli można ją dzierżawić albo nie trzeba. No bo napisze sprzedaż. Nie mniej niż 3 lata. Tak. To 3 lata. Więcej, trochę więcej, więcej lata, bo ten lat to wójt może sam. No to 4. No. Ale proszę Państwa, to jest działka, która jest za remizą. Nie, nie, tak? Nie, to jest, nie, to jest działka, która jest za remizą. Tylko to jest tylko ja się po tym przetarg, żeby pan nie ma tej Ona była na sprzedaż. Ale będzie na sprzedaż. No, była na sprzedaż wtedy, ale nie było cenu. No. To jest taki zadatowy, jak ktoś tutaj zresztowany. To nie zadatowy. Jak ktoś będzie chciał zainwestować, to nie będzie chciał na 4 lata. Nikt tego nie weźmie. Jeszcze dalej. Może 10 lat. Jak ktoś zainwestuje, no to nie na 3 lata, tylko na 4, żeby był czas, żeby się coś odwiedzić. Czyli za 10 lat? 10. Jest ktoś za tym, żeby było 10, czy jeszcze są inne propozycje, bo możemy jeszcze dyskutować i przegłosować. Jeżeli ma nam to pomóc znaleźć inwestora, to już niech zostanie 10 lat. Uchwała Rady Gminy Panki z dnia 20 września 2016 roku przyjmuje wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Panki. Uchwała prawnym czyta Rada Gminy Panki uchwala. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie nowe 10 lat nieruchomości położonej w Pankach przy ulicy Nadrzecznej oznaczonej ewidencyjnie jako działka numer 170/8 o powierzchni 0,0960 hektara opisanej w księdze wieczystej numer KW CZ2C/0003/1326/6 stanowiącej własność gminy Panki prowadzonej przez Centrum Rejonowe Częstochowy na miejscowy wydział ksiąg wieczystych w Pobudzku. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Panki. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Panów Panów pragnie był za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję, kto się wstrzymał, kto przeciwnie, dziękuję bardzo. Uchwała Rady Gminy Panki w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność gminy Panki przyjęta jest jego treść. Przechodzimy do punktu 6.7 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność gminy Panki. Proszę. Projekt uchwały dotyczy działki położonej w Pankach przy ulicy Tysiąclecia, oznaczonej ewidencyjnie jako działka numer 173/1 o powierzchni 600 hektara, która stanowi własność gminy
Pankę, podobnie jak przy poprzedniej uchwale, działka zostanie wydzierżawiona po tym, kiedy zostanie do publicznej wiadomości podany wykaz nieruchomości do dzierżawy, a następnie po 21 dniach zostanie ogłoszony przetarg na tą działkę i w drodze przetargu działka zostanie przekazana w dzierżawę tej osobie. Dziękuję. A proszę mi powiedzieć, dlaczego część tylko jest tej działki, a nie całość działki, skoro całością jesteśmy, całość jest naszą własnością? Oczywiście nie można. To jest działka, na której jest posadowiony budynek Ochotniczej Straży Pożarnej. W związku z tym ta część działki, która jest za strażą, zostaje przekazana do ewentualnego wydzierżawienia i zagospodarowania przez jakąś tam osobę, która tego przetargu tą działkę pozyska. W tej chwili będzie przeprowadzony jeszcze podział geodezyjny tej działki w celu wymierzenia działki jakby proceduralnej. Przepraszam bardzo, bo czegoś tu nie rozumiem, mało przystałem. Z tego co słyszałem, ta działka została już umową dzierżawy 2 sierpnia. Chciałbym treść tej umowy poznać tutaj. Nie wiem, dlaczego państwo radni się nie interesują. W jaki sposób to jest zamawiane? Najpierw jest uchwała, czy to jest umowa, czy to jest tajne? O co tutaj chodzi, proszę pani? Wyjaśnijcie tą sprawę, w końcu czy nie wyjaśnijcie? Co się dzieje? Zrobiliście umowę, dzisiaj dzierżawę i dopiero ile i co i jak? Niech pani powie, czy najpierw jest uchwała, czy umowa? Jeżeli jest ta umowa, proszę przyjść do umowę. No ludzie, gdzie my jesteśmy? Ja mam świadków, jak pani urzędniczka przed inspektorami powiedziała, że jest umowa, proszę przyjść zobaczyć. I co się tu dzieje? Co za tajemnicę macie? Czemu się nikt nie odzywacie? To jest projekt uchwały w tej chwili. Przepraszam bardzo pana, ale ja spytałem, bo było tutaj powiedziane, że 2 sierpnia była sporządzona umowa dzierżawy. Chciałbym tą umowę tutaj zobaczyć. I niech pani przewodnicząca ją odczyta, bo ta umowa była, posłużono się nią w czasie kontroli Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W dniu 7 bodajże. Ale zapytajcie panowie, ja też chcę zadać pytanie, w ciągu dalszy pan sekretarz. Ale czemu pani nie zawoła najpierw tej umowy? Ale ja chcę zadać pytanie, proszę. Panie sekretarz, proszę nam powiedzieć, na jakich zasadach do tej pory ta działka funkcjonowała i była dzierżawiona i od kiedy? I przez kogo? Bo my jako radni mamy prawo nie widzieć. Może wspomni pani o odnośnie tej kontroli, która była. Przedstawiciel gminy też był na tej kontroli. Właśnie z tą umową. Pod koniec lipca, teraz nie jestem w stanie państwu powiedzieć dokładnie którego dnia, został złożony wniosek do urzędu o wydzierżawienie części działki, właśnie tej działki, o której tu mówimy, 173/1. W związku z tym wójt może, zgodnie z ustawą, do 3 miesięcy wydzierżawić działkę bez zgody rady, co też uczynił zgodnie z przepisami prawa. Po tych 3 miesiącach zarówno ta osoba, która ją wydzierżawiła, jak i wójt mają świadomość tego, że umowa ulegnie rozwiązaniu i dalej ten ktoś nie będzie jej mógł użytkować, chyba że przystąpi do przetargu i ten przetarg wygra. Czyli do 3 miesięcy można wydzierżawić działkę bez zgody rady. Tak stanowi. Więc poprosimy o umowę. Jeśli chodzi o umowę, mogę w drodze informacji publicznej państwu wszystkim, każdemu obywatelowi udostępnić po zanonimizowaniu tej umowy. To znaczy państwo nie możecie znać osoby, która jest dzierżawcą. Co za tajemnicę pani ma? Co za tajemnicę pani ma? Co to jest? Co to ma? Skonsultowanie. Gmina jest dobrym wszystkim, nie tylko pana wójta. Do pana wójta Zięcia. Proszę państwa, w ogóle te działki nie wolno ruszać. Co to znaczy się część dać? Tak, ale jeżeli rada sobie tego życzy, to rada powinna nie badać, nie? Nawet rada nie ma możliwości poznania danych osobowych. Tak mówią wszyscy. Ja nawet przecież. To niech pani przysłoni jedną to wiadomo, czy jest rada, to proszę pani wszyscy wie. Zamaza. Może pani ich nie wymienia. Niech pani też umowy przytoczy. Nie, umowę, umowę. No mówię, to jest umowę. Ale pani sekretarz powiedziała, że na wniosek w sprawie informacji publicznej może udostępnić mi po zanonimizowaniu umowy. Proszę panią, ja też znam tę ustawę bardzo dobrze. Od ręki się daje, jakby nie wymaga takich spraw. A nie to, co wy teraz mataszycie, bo to jest mataczenie. Ciekawe, kto podpisał. Pani podpisała, czy wójt podpisał tą umowę? Aha! No ciekawy ten, bo to chcemy zobaczyć.
Pani nie pamięta, że pani zdjęciowi podpisywała takie co? Pomirek, pomirek pierwszego złożył do inspektora. Pani wie, jest sesja, wszyscy to wyjdziemy po sesji. Ja panu następnie to mówię, bo to już ten to wniosek o rozwiązanie. Jeżeli jest umowa, że 10 lat, to już jutro trzeba to... Taka umowa wygasła. A już wygasła? To była umowa, którą bez nas podjęła. Ale zanim ta procedura będzie, to prawie ogłoszenie o przetargu, to prawie to będzie początek. Jak jest ustawa w tej sprawie? Może zagospodarować tą resztę wydziałów, jak to w ogóle... Mam słucham propozycji, na jaki okres? Można pan? Nie będzie, że wcale. Jest tu pan policjant, pan komendant Krzeszwic, przepis proszę zarządzić przeszukanie i tą umowę znaleźć i przynieść. Bo uważam, że zarząd przyjechał na tu pan przeszukiwał. Jako taką w spisie tu nie widać, że trzeba jakieś bezpieczeństwa na drogach. Ja nie wyjaśniam z mój cel pobytu, czy nie jestem związany z tym, kto jest inny zakładem. A druga sprawa, skoro była przez miesiąc działka wynajęta, chciałbym się zapytać, jaki wpływ finansowy był dla gminy za ten miesiąc czas? Czy jest jakieś podfitowanie, czy jest... Czy ile po prostu ta osoba, która wynajęła tą działkę? Proszę państwa, ja jeszcze coś dopowiem. Ta działka od 07 tego miesiąca jest objęta postępowaniem inspektorów budowlanych. Więc jakie żeście zrobili numer wczoraj czy dzisiaj, to sobie kolejny bat możecie nakręcić, nic więcej. I to nie były numery do tej pory, bo one się na pewno nie skończą, będą dalej ciągle tak robione. Bo tu siedzą panowie wszyscy, zamiast stać kurem i powiedzieć, proszę, chcemy widzieć tą umowę, obojętnie czy ona została taka czy taka, chcemy ją widzieć. Dlaczego nie chcecie tego widzieć? No odpowiedzcie, panowie redaktorzy, dobrze państwo, dobrze do głosowania. Dobrze to mówią, jaka jest mowa. Panie Mirek, proszę mi pozwolić dokończyć sesję, dobrze? Proszę bardzo. Dziękuję. Proszę, słucham. Na jaki okres? Szybciutko, nie będziemy się rozwodzić po W ogóle. Czy można w ogóle wynająć jakieś... Jak znowu jeżeli działka jest objęta postępowaniem administracyjnym w sprawie budowlanego, można wyjść na resztę działkę? Ale nie trzeba, tym bardziej, że numer był i to wszystko pisane. Ale panie Mirku, myśmy jeszcze nie zadecydowali, co zrobimy. Proszę nie uprzedzać faktów. Pan już wie, że my ją przyjmiemy. Ale pani cały czas tutaj insynuuje na ile lat, więc to już jest chyba oczywiste. Ale nie, żeby podjąć uchwałę, my musimy mieć tam... Ale wy sami musicie podejmować mieli uchwałę. No to dlatego czekam, żebyście się chwalili. Ale to jest cel. Pozwolić działanie na szkodę gminy uniknięć pozyskania dochodów. Na chwilę na razie powinni mieć zawodzenie z tym. No to działa na szkodę gminy, to się okaże w krótkim czasie. Chcesz będzie i tak przetarg na tym, nie? Pani Słupka zaproponowała 5 lat. Proszę, są już jakieś inne kandydaty? No myślę, że jeżeli ktoś chce zainwestować, tak samo jak na działce parę numerów dalej, też jest to nadrzeczna, no to też na tym czasie zainwestuje, uważam. Czy tam są jakieś zaostrzenia, na co wolno, na co nie wolno? Ale to jest problem się zerzawiającego. Tak, na razie nie ma. Nie,
Ktoś dzierżawi ją, no, znając jej stan prawny. Działka jest dopuszczona pod usługi. Przelaźnie. Pod usługi, w tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć. Jeśli są jakieś szczegóły, to zapis inny. Piszemy 10 lat? Kto jest za tym, żeby napisać 10 lat? Proszę, pan idzie na stanie. Może jest zimowe. Kto jest za 5 lat? Piszemy 5 lat. Uchwała Rady Gminy Panki z dnia 20 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Panki. Wykładnik Rady nie czytam. Rada Gminy Panki uchwala. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres 5 lat części nieruchomości położonej w Pankach przy ulicy 1001 oznaczonej ewidencjonalnie jako działka nr 173 łamane przez 1 o powierzchni 0,0600 hektara stanowiącej własność gminy Panki opisanej w księdze wieczystej numer KW CZ2C łamane przez 003 1855 łamane przez 3 wprowadzonej przez Sąd Rejonowy w Częstochowie za miejscowy wydział ksiądz wieczysty w Kórnicy. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Panki. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pan, panów radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. 4 osoby. Kto się wstrzymał? 6 osób. Kto jest przeciwny? 3 osoby. 5, 4 pasuje, jest 13. Czyli jak ktoś przeszło 4 było za, przeciw było 3. Przeszło, bo głosy wstrzymało się i wierzy się to. Uchwała Rady Gminy Panki z dnia 20 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność gminy Panki przeszła większością głosów. I nie byłbym zdziwiony, żeby ktoś sobie postawił teraz coś tam za tym placem zabaw. Bo proszę Państwa, część działki całej To nie jest to, że ten pan musi tam zrobić. On sobie teraz może zrobić, jak będzie miał już to przednego, może sobie zrobić w każdym jednym miejscu na tym działku. Po co mnie robił za remizu? Przed remizu najlepiej, tak. I takie, żeście coś uchwalili, zaraz w poniedziałek pisze do nadzoru prawnego i tak jak wiele innych rzeczy będziecie to mieli uchylone. Tyle tej z waszej podnoszenia przyrody. Uchwała Rady Gminy Panki w sprawie przystąpienia Gminy Panki do Stowarzyszenia do Spraw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, to jest punkt 68. Proszę, kto będzie przerwał? Proszę Państwa, zakończył się wspólny etap jakby realizacji projektu budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego region Częstochowski, w wyniku którego na terenie całego, już nawet nie mówię tu gminy, ale powiatu pobudzkiego zainstalowano infrastrukturę informatyczną. W związku z tym, aby w tej chwili dokładnie czego dotyczy powołanie tego stowarzyszenia, zarówno aplikowania o dodatkowe środki, aby tą infrastrukturę jeszcze poszerzyć, czyli jak i po to, że ta infrastruktura stworzona nie ma w tej chwili operatora. To stowarzyszenie w drodze przetargu wyłoni operatora, czy to będzie Orange, czy jakaś inna sieć, która dołączy do każdego domostwa dostęp do szerokopasmowego internetu. W związku z tym to już stowarzyszenie, które będzie się zawiązywało, będzie przeprowadzało w naszym imieniu wszystkie te przetargi i zapytania, jak i wyłonienie operatora po to, żeby każdy z mieszkańców gminy Panki miał dostęp do szerokopasmowego internetu. Dziękuję. Czy są jakieś pytania z pani sekretarz? Uchwała gminy Panki z dnia 20 września 2016 roku w sprawie przystąpienia gminy Panki do Stowarzyszenia do Spraw Rozwoju Społeczeństwa i Partii Gminnego Regionu Północnego Województwa Śląskiego. Pani Gminy Czyta. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na przystąpienie gminy Panki do Stowarzyszenia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z Regionu Północnego Województwa Śląskiego
zwanego danym stowarzyszeniem na zasadach określonych w projekcie statutu stowarzyszenia. Paragraf 2. Projekt statutu stowarzyszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Skład i członkowie kierujące przynależności gminy Panki do stowarzyszenia opłacone będą z budżetu gminy. Paragraf 4. Wykonanie uchwały bierze się w wyborze gminy Panki. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa naprawdę proszę o przyjęcie uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała Rady Gminy Panki w sprawie przystąpienia Gminy Panki do Stowarzyszenia Spraw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Sługu Regionu Północnego Województwa Śląskiego przyjęta jest jednogłośnie. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu 7 i do Straży OSP Panka. Istotne założenie było takie, że będziemy finansować jest to dotacją, dlatego że model finansowania tego jest w góry w zasadzie narzucony, a rachunek musi być wypisany na straż, na wodniczą straż pożarną w Pankach, w związku z czym my mamy możliwości refundacji części, bo my tylko pokrywamy część, a który część pokrywa nam Z województwa zamiast. Z województwa są środki przelewane. W związku z tym my dajemy podpowiedź dotacji. Straż sobie reguluje rachunki sama i rozlicza się z dotacji wobec gminy. Reszta to na tym blokadą. Ja może powiem, w zeszłym roku był przegląd sprzętu w OSP Banki sprzętu hydraulicznego. Okazało się, że na przeglądzie sprzęt, który posiadamy, uległ uszkodzeniu i naprawa tego sprzętu przekraczała koszt nowego sprzętu, więc po rozmowach wstępnych z komendantem, z panem wójtem postaraliśmy się o dofinansowanie z wojewódzkiej komendy. Pieniądze zostały przyznane i pan wójt zobowiązał się resztę kwoty brakującej do tego sprzętu po prostu jako gmina, że przekaże, żeby ten sprzęt można było zakupić, bo na chwilę obecną jednostka ratownicza Gasicza w Pankach jest jednostką wiodącą i nie ma sprzętu hydraulicznego do ratowania życia i zdrowia na drogach. Tak to wygląda. Bo sprzęt tamten został wycofany. Dziękuję bardzo. Są pytania jeszcze jakieś? Uchwała Rady Gminy Panki z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Wodniczej Straży Pożarnej w Pankach. Uchwała Rady Gminy Panki. Paragraf pierwszy. Udzielić dotacji Wodniczej Straży Pożarnej w Pankach w wysokości 40 tysięcy zł przeznaczonych na dofinansowanie zakupu sprzętu do ratownictwa technicznego. Paragraf 2. Ustawą przekazania dotacji stanowi umowa zawarta pomiędzy Wójtem Gminy Panki a Zarządem OSP Panki. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Panki. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie. Życie z niej podjęcia. Kto z Państwa naprawdę jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Dziękuję bardzo. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Gminy Panki do Gminy Panki przyjęta jest jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 60. W sprawie zmiany uchwały nr 19/2012 Rady Gminy Panki z dnia 14 września 2012 roku w sprawie przekazania nieruchomości komunalnej położonej w Pankach z dzierżawą na 10 lat na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pankach. Proszę, kto będzie wybrał? Proszę Państwa, Pani Skarbnik referując się zmiany w budżecie wspomniała o tym, że biblioteka będzie aplikować o środki na dofinansowanie programu i budowę biblioteki publicznej w Pankach i przy ulicy Ogrodowej. W związku z tym, aby biblioteka w ogóle mogła
aplikować o te środki, musi być jakby dysponentem gruntu, na którym ma być posadowiona ta biblioteka. W związku z tym, że to jest przy ulicy Ogrodowej, a w tej chwili całością działki dzierżawi ją Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pankach, w związku z tym należy część tego gruntu, która ma być przekazana bibliotece, wyłączyć spod dzierżawy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pankach, aby przekazać ją w drodze umowy dzierżawy, oczywiście bezprzetargowo, ponieważ to są te inne przypadki zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami. Poza tym to jest rodzaj umowy użyczenia dla biblioteki, aby mogła aplikować o te środki. Dziękuję. Dziękuję. Uchwała Rady Gminy Pankie z dnia 20. Ja chciałem zapytać tylko Pani Przewodnicząca odnośnie tej biblioteki, czy bardzo duży koszt jest tej wybudowania tej biblioteki, bo kiedyś pamiętam na Radzie padło, że dostaniemy w ogóle jako gmina dofinansowanie całościowe dla tego budynku. Dlatego stąd moje pytanie. Jest taka szansa. Gdyby było przyrodę finansowane i w sumie bardzo niewielki koszt, byśmy się zmieścili. Jeśli wybudujemy budynek pasywny, jest szansa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska dostać to finansowanie, a to co na biblioteki, to też jest tam bardzo duże dofinansowanie. Dziękuję. To jest bardzo dobre. Uchwała Rady Gminy Pankie z dnia 20.06.2016 roku w sprawie zmiany uchwały 19.158.2012 Rady Gminy Pankie z dnia 14 września 2012 roku w sprawie przekazania nieruchomości komunalnej położonej w Pankach dzierżawy na 50 lat na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Rada Gminy Pankie uchwala bardzo pierwszy. Uchwale nr 19.158.2012 Rady Gminy Pankie z dnia 14 września 2012 roku w sprawie przekazania nieruchomości komunalnej położonej w Pankach w dzierżawie na 10 lat na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pankach wprowadza się następujące zmiany. W paragrafie pierwszym, ustęp pierwszy, powierzchnią 2,0 101 hektara zastępuje się powierzchnią 1,41541 hektara. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pankie. Paragraf 3. Uchwała powierzchnię Gminy Pankie. Pan radnik jest za przyjęciem uchwały. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzyma? Kto jest przeciwny? Dziękuję bardzo. Uchwała przyjęta jest jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 7. Interpelacji radnych. Ja do pana Wójta mam pytanie, czy pan Wójt ma jakieś odniesienie co do oświadczenia, które się ukazało 12 września? Tak, pani przewodnicząca, to jest oświadczenie wydane, to jest sprawa prywatna, więc nie dotyczy ani tej pracy gminy, ani działalności gminy i uważam, że możemy na gruncie prywatnym się spotkać. Nie, panie, Przepraszam, ja zadałam. W tym oświadczeniu, panie wójcie, to nie są pana prywatne odczucia i nie umieścił sobie to pan na liście, tylko pozwólcie państwo, że będę się podpierała tekstem, który sobie napisałam, bo jestem, no nie chciałabym czegoś po prostu pominąć. Pozwólcie państwo, że się odniosę do tego pomimowego oświadczenia. Miałam do pana, panie wójcie, bardzo duże zaufanie i szacunek. Naprawdę. I szacunek do tego, co pan zrobił dla gminy, dla mieszkańców, bo nie da się ukryć, były pewne etapy pana pracy, było to widać, że pan cokolwiek dla nas, dla mieszkańców robi. My jako radni byliśmy wobec pana chyba za bardzo lojalni. Niestety. Pisze pan w swoim oświadczeniu, że wszystko zaczęło się w drugiej kadencji. Tak, panie wójcie, to się zaczęło w drugiej kadencji. Ale to na pana życzenie. Na mnie, który pan opublikował z Wilkiem, po tym mnie, który pan opublikował z Wilkiem,
Spotkaliśmy się z Pana w gabinecie ze wszystkimi radnymi, bo było to dla nas szokiem. Było tak, Panie Wójcie, prawda? Była to w obecności Pani skarbnik i Pani sekretarz. Mówiliśmy, że nie ma miejsca, żeby takie wpisy, dziwne wpisy w godzinach pracy pracowników gminy ujawniały się na Facebooku. Prosiliśmy też wszyscy radni, prosili Pana, mając sygnały od mieszkańców, żeby Pan był troszkę łagodniejszy, troszkę mniej głośny do mieszkańców. Mówiliśmy sygnały, że niestety tak jest. Czy tak mówił Pan, że będzie Pan się starał, że tak, owszem, tak będzie? Było tak, radni? Byliście wszyscy na spotkaniu? Było tak? Tak było. Bo chcieliśmy wszyscy, żeby ten wizerunek się zmienił. Było to dla nas wszystkich bardzo ważne. Jednak tak się nie stało. W tym oświadczeniu pisze Pan, cytuję słowa, dziwne, niepokojące wydarzenia 30 sierpnia. Panie Wójcie, ja jestem upoważniona do z posiedzenia, do zwołania sesji, nie Pan. I to ja mam prawo zwoływać sesję, a Pan w odpowiednim momencie jest do tego informowany. I to nie ja zapewniam Pana plecami, tylko ja uważałam, że takie są moje kroki, które powinnam podjąć. I to podjęłam, więc takie oczernianie, że dziwne kroki, proszę, odwołuję Pana do naszego statutu, gdzie według 18 punktu w statucie pisze, kto powołuje sesję. A w odpowiednim czasie, żeby taka miała być, a miała być, byłby Pan poinformowany. 22 sierpnia, gdy otrzymałam informację o tym strasznym wydarzeniu, bardzo sceptycznie do tego podchodziłam. Nie wierzyłam, bo stwierdziłam, że to jest następne jakieś tam dziwne zagrywki. Uważałam, że głupi żart minie. Natomiast wtorek, środa, czwartek dla mnie był jednym wielkim koszmarem. Niezliczone pokazywałam radnym, ile miałam telefonów od mieszkańców. Straszne telefony. Niektóre były straszne. Naprawdę proszę mi wierzyć. Poczułam się strasznie. Nie widziałam tego filmu, nie odnosiłam się do komentarzy, bo ja tego nie widziałam, więc trudno mi było zająć jakiekolwiek stanowisko. Naprawdę. Broniłam Pana, że poczekajmy, niech się to wyjaśni, zobaczymy, co dzień następny przyniesie, bo dla mnie to też była sytuacja, nie tylko dla mnie, bo dla radnych też to była sytuacja bardzo trudna do rozwiązania i żeby cokolwiek tym ludziom powiedzieć. Czekaliśmy. Natomiast jeżeli jak zobaczyłam w czwartek film i dostałam głupi komentarz, wręcz ze zastraszeniem, no mogłabym to, nie, było to z telefonu prywatnego, postanowiłam się spotkać z Panem Wiceprzewodniczącym, spotkałam się z Panem Olczykiem, spotkałam się z Panem Tadeuszem Nicerem. Było to spotkanie bardzo szybkie u mnie w domu. Przedyskutowaliśmy temat, podjęliśmy decyzję, że nie możemy tego tak zostawić, że musimy ze wszystkimi radnymi porozmawiać, żeby każdy z radnych przedstawił swoje stanowisko i się wypowiedział, co robimy dalej. Też tak było, ale wcześniej jeszcze, już teraz nie chwilę umknęło, ale chyba w piątek spotkaliśmy się, tak, zadzwoniłam do Pana, Panie Wójcie, i też kłamstwo, bo Pan pisze, że Pan chce się z nami kontaktować. Nie, to ja pierwsza wyciągnęłam do Pana ręce i ja prosiłam o kontakt z nami, ze mną i z radnymi, Panie Wójcie, tak było? Gdzie w piątek rano poprosiłam Pana, gdzie ustaliliśmy z wiceprzewodniczącymi, że rano spotkamy się w gminie o godzinie 9:00. Tak było, Panie Wójcie? Na to spotkanie przyszliśmy punktualnie, Pana nie zastaliśmy, siedzieliśmy u Pani sekretarz, prawda Pani sekretarz? Przyszła do nas Pani skarbnik. Wykonał Pan telefon do Pani sekretarz, a nas Pani sekretarz poinformowała, prawda Pani sekretarz, że Pan do nas nie przyjdzie, tylko że Pani sekretarz podeszła, wyszła do samochodu po dokumenty. Gdzie ja rygorystycznie, wręcz dyscyplinarnie przywołałam Pana do góry, że Pan ma przyjść do nas na rozmowę. Tak było, Pani sekretarz? Tak było. Przyszedł Pan zdenerwowany, nie dziwię się, bo myśmy byli też bardzo zdenerwowani. Poprosił Pan nas do gabinetu, do siebie. Rozmawialiśmy, no rozmowa była ciężka, jak i dla nas, tak i dla Pana, rzeczy zrozumiała, ale głównym tematem wtedy były dożynki, prawda? Rozmawialiśmy, jak rozwiązać problem z dożynek, żeby to wszystko miało ręce i nogi, tym bardziej, że powiedzieliśmy, jakie mieliśmy telefony, co się szykuje i tak dalej, żeby temu wszystkiemu zapobiec dalszej jakiejś, nie wiadomo, no nie wiemy na ten moment, co by się mogło wydarzyć, bo Pana nie było. No i podjęliśmy wtedy decyzję, że Pani sekretarz będzie prowadziła
do Rzymki. Pani sekretarz była wtedy poinformowana. Pani, prawda, pani sekretarz, że tak było, tak? Także tu jest następne przekłamanie, że to nie pan prosił o spotkanie, panie ministrze, tylko ja. Następny problem wyniknął znowu z telefonów z Rysiem Tułczykiem, z panem Mikserem. Zadecydowaliśmy, że no, musimy się z radnymi spotkać. Ustaliliśmy to spotkanie na poniedziałek na godzinę 17. Na 18. godzina. Na spotkanie ze wszystkimi radnymi przedyskutować temat. Panie wójcie, złapał pan informację, że pan powiedział, ktoś panu przekazał, że ja byłam jednym inspiratorem zebrania. Nieprawda, panie wójcie, ja mam nagranie z tego zebrania. I 98% radnych, wszyscy byli na spotkaniu. Wszyscy mówili tym samym językiem. Nie ja, panie wójcie. Nie ja, nie tylko ja. I jest mi bardzo przykro, że pan mnie tak w ten sposób to ubrał, że ja niby wobec pana zrobiłam mafię i przekłamanie na pana stronę. To jest kłamstwo, panie Rzeczniku. Bo ja mam nagrania, jestem świadkiem. Ja mam, nie wiem, że jestem świadkiem, tylko każdy radny wie, jakie wtedy miał stanowisko. Nic takiego nie było. Proszę? Nic takiego nie było. Ja, i oświadczenie nie jest, panie wójcie. Kłamliwe, bo kłamliwe, ale jest. Ale w oświadczeniu powinno być, że wszyscy radni no, byli. Ale pan, panie Izydaczek, proszę poczekać. Chwileczkę będziemy dyskutować dalej. Postanowiliśmy napisać ten wniosek. Decyzja była praktycznie 98% radnych, którzy byli na tym zebraniu. Ten wniosek miał być we wtorek był napisany. Z podpisami już było różnie. Notabene 11 się bardzo chętnie radnych podpisało. Po czym spotkaliśmy się z panem też za moją inicjatywą w środę, na które to spotkanie pan się też spóźnił, dzwoniąc wcześniej do mnie przed 12, że raczej pan w ogóle nie przybędzie na to spotkanie, bo jest pan na policji. Zresztą no mówię szczerze, że dobrze by było jednak z nami się spotkać i porozmawiać. Była taka rozmowa, panie wójcie? Była. Spóźnił się pan, było 20 po pierwszej, zadzwoniła w obecności radnych do pana, czy pan przybędzie, powiedział pan, że pan jest daleko, ale postara się być, proszę czekać. Czekaliśmy, było chyba po pół do drugiej, pan wójt do nas przyszedł. To spotkanie dla mnie nic nowego nie wniosło, panie wójcie. Oprócz tego, co żeśmy już wiedzieli, nic nowego mi to nie przyniosło. Zabolało mnie tylko te słowa, które pan powiedział, że nie przejmuje się pan głupim gadaniem ludzi. To było przykre. Powiedział pan to, bo ja to mam nagrane, panie wójcie. Jest to nagrane. Jest to było bardzo przykre stwierdzenie. I to nie tylko ja zauważyłam, bo większość radnych, która słuchała pana, to zauważyła. Poza tym na tym spotkaniu też pan nam obiecał, że jeżeli jakieś sprawy się wyjaśnią, coś nam pan będzie chciał powiedzieć, z chęcią się pan z nami spotka. Do tej pory taka inicjatywa nie wyszła. Także no, jest w toku, na tego, co ma wyjaśnić. No ale rozmawiać trzeba, panie wójcie. Naprawdę rozmawiać trzeba. I jeszcze, panie wójcie, nie wiem, czy tego coś nie minęłam. A jeszcze właśnie co do, bo pan też w oświadczeniu powiedział, że ja radnych wprowadziłam na tym zebraniu w konieczkach w błąd i że informacje, które im przekazywałam, miałam dziennikarzy. Nie, panie wójcie, nie spotkałam się z żadnym dziennikarzem radnym. Jestem osobą na tyle, wie pan co, łatwo z mną się nawiązuje kontakt. Jestem osobą, którą naprawdę ludzie ze mną rozmawiają. Ja to drugi wiem. Nie od żadnego dziennikarza lokalnego czy nielokalnego. I takie oczernianie, że wprowadziłam, czy ja was radni wprowadziłam czykolwiek błąd. Proszę, powiedzcie, czy coś wam źle powiedziałam? Dużo rzeczy nie było wiadome. Każdy swój miał opinię, każdy wszystko wiedział. Więc ja radnych żadnych głupot, że radnych złych rzeczy nie mówiłam. Naprawdę. Na tym spotkaniu zastanawialiśmy się, jak wybrać sytuacji, żeby nie było to ze szkodą dla gminy. No oczywiście, że tak. Nie udało się, ładnie. Nie udało się. Ktoś, który po tym spotkaniu, nie wiem, co się wydarzyło. Dla mnie widocznie były to rzeczy straszne, które się wydarzyły, że nagle radni po pana spotkaniu
brzydko mówiąc, zrezygnowali. Ja mam ten wniosek, ja go nie rozliczyłam te kosze, 11 podpisów. Uszanowałam decyzję radnych, nie oddałam go, panie wójcie. Ale nie pozwolę sobie, żeby pan wójt, panie wójcie, robił ze mnie dziewczynkę do bicia. Bardzo przykro mi to powiedzieć, naprawdę. Bo już te teksty, które słyszę, mam nawet już ochotę podać się do dymisji, bo mi jest bardzo z tym źle. Proszę mi wierzyć, proszę mi wierzyć. Wychowana jestem na innych wartościach. Dla mnie prawda najgorsza, ale prawda jest najważniejsza. Się naprawdę. Powiem na sam koniec taki krótki, bardzo mądry cytat. Proszę posłuchać. Najgorsze poczucie niesprawiedliwości jest wtedy, kiedy ktoś się cieszy, że skrzywdził i jeszcze zachowuje się tak, jakby to on był pokrzywdzony przez siebie. Brawo. Myślę, że radni nie poprą tym, co powiedziałam, bo taka była prawda. Myślę, że tak było. Przepraszam, może korzystając z okazji, jeżeli już pani przewodnicząca taka szczera, może radni powiedzą, co się takiego stało po tym spotkaniu z wójtem, że przestawili się o 180 stopni w swojej decyzji. Po kolei, jak wy siedzicie? Chcieli odwołania. Przed kamerami. Skoro było 98% za, nie, no, co się stało za 2-3 no bo nikt nie powiedział, że nie. No na koniec. Chodzi o to, co pani przewodnicząca, ja się do tego odnoszę. Pani ma listę, wszyscy żeście się... No nie wszyscy, jeden. No mówię, 98%, tak jak pani powiedziała. Co stało się za 2-3 dni, że wszyscy obróciliście się prawie o 180? Co się zmieniło? To jest właśnie nasza rada panka. Mnie się wydaje, że czekamy na rozstrzygnięcie prokuratury. No, tak. Ale proszę pana, to jest sprawa osobista, stanie sobie pan wójt sprawę cywilną toczy. Ale tutaj chodzi o to, że on jest tutaj osobą publiczną. Oczywiście. O to. A wy macie patrzeć władzę na ręce, już to wam kiedyś na tej sali mówiłem. I dobrze, że pani przewodnicząca po 2 latach zrozumiała moje słowo. Ale wrzeszczenie też tego nie. Ja nie wrzeszczę, ja mówię, żeby wszyscy słyszeli. Nie chcę mikrofonu, ale mają wszyscy słyszeć, proszę pana. Nie będziemy nic odzywać, bo najlepiej, bo... W ogóle nie odzywacie. Ale wy się nic nie odzywacie. Pan powie, co pan wy tylko wstawiacie weto, jak ktoś ma rację. Dobrze, ale dobrze, że nawet... Ale nie będziemy tutaj z tymi sędziami nie sądzmy kogoś. Ale to nikt nie sądzi, panie Radny, nikt nie sądzi. Jeżeli ktoś jest na prokuraturze i na policji, to dlaczego ja mam osąd? Ja nie jestem ani adwokatem, ani prokuratorem, żeby ja to osąd wybrał. Ale pan nie ma nic sądzić. To nie ma nic wspólnego z prokuratorem. Sesja tutaj... Jeżeli go złamałem prawo, nie pani, panie, panie, ja więcej dziękuję, jak ja. Dlatego są sądy cywilne. A wy jesteście przedstawicielem społeczeństwa. O tym, że pan was wybrała. Niech pan wyjdzie na ulicę, posłucha ludzi. Mają dzieci, dzieci są w szkole. Ja sobie nie życzę, żeby moje dzieci stykały się z tym osobnikiem w szkole. Przy różnych uroczystościach. Powiedziałem już przed kamerą, przed telewizją. Ile to będzie trwało? Jeszcze 3 miesiące? To jest cyrk na półkę. Jakby to nie wiem, to będzie trwało. No to trzeba przerwać w łańcuszek. No to... Wybieraliście państwo... Nie jesteście państwo macie narzędzia w rękach. Tak. Państwo macie, nie my. My możemy proponować, a wy macie narzędzia w rękach. My możemy pomóc. Ja bym chciał jeszcze, panie Ojczyk, w takim razie panu, tam ja mam mały taki zwykły telefon, ale przytoczyć. Względem pana wójta i pana pomówień, że odkręciłem panu zięciowi koła, czy tam coś w tym rodzaju, tu jest pan naczelnik bodajże, tak? Tak to się mówi, pan Robak. Jeżeli sprawa dopuszcza się czynu określonego w artykule 1 za pomocą środków masowego przekazu, jakim jest internet, panie wójcie, i pana oświadczenie, komunikowania podlega grzywnie, karze pozbawienia wolności itd. i nawiązki na pokrzywdzonego. Pan się nie jest w stanie przyznać, pan nie ma na tyle honoru, żeby wstać i powiedzieć rzeczywiście może, przepraszam, ale może pan jest lepszym mechanikiem niż każdy inny mechanik z każdego serwisu i niech pan stanie i wszystkim powie, że skoro się poluzuje koła w pankach, to można jechać 170 km i odkręcą się dopiero. Panie Dekieli, wszystko jest wyjaśnione. To nie jest wyjaśnione, pani. To nie jest jeszcze wyjaśnione. To nie jest wyjaśnione, bo ja tej sprawy powiedziałem, nie odpuszczę, to nikt nie będzie mnie pomawiał, tak jak zresztą pan wójt pomawia, tak jak pani powiedziała, wszyscy są gorsi od niego. Ja często przejeżdżam po ulicy Staszica, a to cel mój to jest obserwować, gdzie jest służbowy samochód. To jest mój cel. I widzę, jak ten samochód dzielcia jest zaparkowany. Proszę państwa, gdyby były 2 lewe koła odkręcone, zgadzam się, ale jedno lewe, jedno prawe jest niemożliwe, bo ten samochód
żeby usunąć się, żeby więcej wjazd był, to on stoi pod samą ścianą, prawą stroną. Nie jest możliwe, żeby tam stanąć i odkręcić koło. A przede wszystkim pierwszy raz była wersja, że jechał z rodziną do Warszawy. Jak się przypominacie, wersje się zmieniają, co było. Czy jakiekolwiek wnioski mamy? A pan komendant, to może? Dziękuję. Panie przewodnicząca, panie wójcie, szanowni radni, szanowni państwo. Mój pobyt jest tutaj związany ze sprawą inną niż tutaj, tylko zakupem radiowozu, który tutaj państwo się tutaj gmina przyczyniła do współfinansowania tego radiowozu. Jak państwo sobie przypominają, na początku roku, w połowie roku zaczęliśmy z prośbą o dofinansowanie radiowozu. To był zakup Opla Corsy. Wartość tego radiowozu, oczywiście oznakowany, jest 45 tysięcy i było takim warunkiem, żeby można było zakupić. Musieliśmy połowę tej kwoty zebrać z czterech gmin. Tak państwo tutaj wiedzą, że komisariat obsługuje cztery gminy. Gmina Lipie, gmina Krzepice, Panki i Przystań. I dzięki między innymi państwu udało nam się kupić na radiowóz. Tydzień temu we wtorek, przepraszam, poniedziałek zostało to przekazane tego radiowozu w komisariacie z udziałem tutaj pana wójta z Przystani, pana burmistrza i pani z przedstawicielki Urzędu Gminy Lidia. Ja przyjechałem osobiście tu państwu radnym podziękować, bo to dzięki państwu w szczególności państwo się przyczynili do zakupu tego radiowozu, bo dzięki pozytywnemu stosunkowaniu się do wniosku radiowóz został zakupiony. Jest to radiowóz Corsa, radiowóz jest to z tych mniejszych radiowozów. Oznakowany, tak jak mówiłem, tam jest silnik 1.2, tam ma chyba 90 koni i on będzie służył w szczególności dzielnicowemu. No jak państwo może to słyszeli, że od początku roku, czy od stycznia ma ten program taki ruch dzielnicowy bliżej nas i właśnie te radiowozy, tak mówię, w szczególności służył dzielnicowym, aby tu móc dojechać do państwa i do innych gmin. I chciałbym jeszcze raz podziękować i jeżeli pani tu przewodnicząca by z 5 minut przerwy, to jak państwo są chętni, to można zobaczyć radiowóz, który przyjechałem, stoi z tyłu na placu. Zobaczcie, czy przejechać się można. Proszę pani. Troszkę w innym temacie, ponieważ jak byłem u pani sekretarz w sprawie internetu. Kiedyś z panem wójtem rozmawialiśmy, o co mi się rozchodzi, ponieważ tak jak pani sekretarz tu wspomniała wcześniej, że będzie ten szerokopasmowy internet, prawda? Tylko tak naprawdę nie wiem jeszcze kiedy dokładnie. Mi chodzi o ludzi, którzy są mieszkańcami akurat mojego sołectwa. Czy nie możemy znaleźć jakiegoś środka, żeby tym ludziom pomóc? Na Koskach, bo pan wójt nie wie pewnie o tym. Na Koskach są dokładnie trzy domy, czyli trzy rodziny, z których dzieci korzystają z internetu, natomiast nie ma tego internetu, bo jest tylko ten radiowy, bez przerwy się zacina, są problemy. Tutaj na u państwa Olczak, między Żerdziną a Praszczykami, też państwo chcieli w tamtym roku, albo na początku tego roku, już nie pamiętam dokładnie, internet musieli sobie sami zapłacić za to, żeby od słupa do słupa była przeciągnięta, prawda, ta nitka przewodu. I teraz w tej chwili ta sama sytuacja jest na Koskach. Nie wiem, kto będzie to robił, nie wiem jakim sposobem, ale po prostu, żeby tym ludziom naprawdę pomóc. No, ja rozumiem, że to jest sprawa wykonawcy, tak jak pani sekretarz mnie tłumaczyła, i energetyki, żeby się dogadali między sobą, ale czy my jako gmina nie możemy naprawdę pomóc tym ludziom, zanim ten szerokopasmowy wejdzie, to po prostu będzie tak jak z tym światłem. Teraz kilka dni temu było po 50 lat czekali na no, przesadzam, to tak wiadomo, ale czekali na ten prąd. Czy nie możemy w jakiś inny sposób im pomóc, żeby oni ten internet mieli, bo dzieciaki i studiują i na podstawówce jest potrzeba. No to tyle z mojej strony. Bardzo bym prosił
jakieś pozytywne reakcje. No, jeszcze tylko odpowiem. Dobrze. Na pewno gmina nie może ani finansować takiego zadania, bo nie mieści się to w katalogu jakby zadań, które są. Natomiast ja mogę ze swojej strony obiecać, że tym Państwu możemy wspomóc ich w sensie tworzenia wniosku, czy takim formalno-technicznym, tak, żeby pokierować do instytucji, w jakiś sposób przygotować treść pisma do zakładu energetycznego o to, żeby przyzwolić. Natomiast sami z siebie ani nie możemy tego zrealizować, takiego zadania, bo nie mieści się to i nie możemy takich rzeczy finansować. I jedynie takie coś mogę obiecać. Także jeśli Państwo się zgłoszą, to ja od strony technicznej wspomogę ich w pisaniu pisma. A czy nie mogłaby gmina na przykład jakoś być pośrednikiem, czy nie wiem, takim adwokatem troszkę, ale w sensie takim, żeby po prostu nie brać od nich pieniędzy, nie? Żeby energetyka nie brała od nich pieniędzy za wypożyczenie tych słupów, czy coś takiego. Czy byłaby możliwość założenia lustra na ulicy Górniczej, przy wyjeżdżaniu z Górniczej, włączając się w ulicy, bo tam jest ten budynek niezamieszkały, tam jest tak niebezpiecznie, że bardzo. Pan sobie też ten wniosek dawny, tak? Dyrektora pytał kilka razy z zarządu internetowej i ciągle jakby to się proceduje. No tam jest strasznie, W sprawie szkoły w Aleksandrowie, bo były tam kończone sprawy, które przyszły z wyjaśnienia, nic, rada o tym nie wie, co tam, jakie tam szkoły działa. Tak, informowaliśmy na której sesji. Była informacja na pewno. Zresztą było normalne pytanie. Ja nie słyszałem o takich informacji, co tam było zalecone i w ogóle i jak się to stało, że dzieci teraz mamy paru i bałagan się powstał z naszej winy. Nie tak z waszej, jak... No jaki bałagan? No poszło 30 dzieci, poszło na zwierzyniec do szkoły. Dokładnie. Gdzie? Skąd? Na zwierzyniec pierwszy. Ale skąd? Z Aleksandrowa. Nieprawda. Nie, tam nie ma tradycji. Uzupełnił sobie, Zamski sobie uzupełnił dziecka. Panie Wójcie, ja chciałem wrócić do ostatniej rozmowy na sesji w sprawie tych ograniczeń poziomych prędkości na drodze. Jestem po rozmowach z mieszkańcami i dochodzą do tego jeszcze ulica Staszica 2, te dłuższe odcinki i ulica Krótka. Ponieważ są małe dzieci i rodzice mają problemy, bo samochody jeżdżą szybko. Mimo znaku ograniczenia prędkości 30 na godzinę. Ja bym bardzo prosił, żeby znalazły się pieniądze na postawienie tych ograniczeń, czyli przymocowanie ich na jezdni. Na ulicy Krótkiej, w połowie ulicy i na dwóch najdłuższych odcinkach ulicy Staszica. Przecież tam się nie idzie rozpędzić, ile stopień. Co? Musi się rozpędzić do 90. Są poważniejsze miejsca. No. A tylko mówię o tym, jak to wygląda sytuacja. No, bo szkoły są bardzo ciekawe, nie ma dość ustawy, poziome znaki, ale to właśnie do policji zwrócimy się o to. Nie wiem, pan pojedzie, że będzie na samym temat. Panie Wójcie, a kiedy będzie zrobiona ta praca z chodnikiem tutaj koło szkoły? Tak, co trenu do szkoły? No, obiecamy na ten rok, czekamy w zarządzie dróg dalej i stoją wszystkie roboty. A to w którym miejscu to uprzedzą? W zarządzie dróg? Tak, już wzięte są projekty i dalej co dzwonię, to nie wiedzą kiedy rozpocząć. Znaczy w tym roku to na pewno nie będzie, bo jak ja tam dzwoniłem w lipcu czy w czerwcu, to pan, który się zajmuje tym tematem, powiedział, że to nie zostało w ogóle ujęte na 2016 rok. Takie podał informacje. Nie wzięli ten, co no, mieli zmieniać plany, zobaczymy jeszcze zarządzanie. Jak był pan te kieli, proszę. Tak, ja się chciałem zapytać, że w związku z tym, co pani przewodnicząca tutaj powiedziała o wielkiej nieszczerości, głębokiej nieszczerości
wręcz powiedziałbym kłamstwie i oszustwie, jakich wójt cały czas się przypuszcza. Ale ja powiedziałam o stosunku do mnie. Tak, ale to jest stosunek i do, tak jak pani przypuszczała, do całej rady, a jeśli do całej rady dotyczy się, to również mieszkańców, którzy tą radę wybrali. Czy istnieją jakieś przeciwwskazania, żeby przegłosować wniosek o referendum o odwołanie? Czy są jakieś przeciwwskazania w tym momencie? Proszę? Wniosek o naprawdę musi wpłynąć wniosek od radnych. Czy dalej będziemy te dwa lata, będzie pani okonywana, będą okonywani radni? Ja mówię, tak jak choćby to pismo od pani minister i od kuratora, o którym żeście się dowiedzieli dwa dni przed sesją rady w gazetę, można powiedzieć, o której zresztą pan mówił się w którejś z naszej lokalnej gazety, powiedział, że ani pani kurator, ani pani minister nie ma pojęcia o stanowiskach samorządowych, o pieniądzach, funduszach samorządowych. Czy istnieją jakieś przeciwwskazania? Czy rada jest w stanie przegłosować taki wniosek? Myślę, że nie ma żadnych przeciwwskazań, nie ma, tylko wystarczy inicjatywa radnych i uruchomić procedurę, ale to ja nie jestem w tym momencie władna, to głos należy do radnych. Radni składają wniosek. Zadałem wcześniej to pytanie, żeby radni się odwiesili, dlaczego zmienili swój punkt widzenia w ciągu 2-3 dni po tym spotkaniu na Konieczka. No proszę, no boicie się, ja nie wiem, jesteście zastraszani. Nie każdy się tym powie, no ja rozumiem, że się tego człowieka boicie. Bo ja osobiście też miałem do czynienia z nim i próbowałem wpływać na mój wizerunek. Po chamsku, ohydnie, 3 lata temu. I są na to świadkowie. I te sprawy się, panie wójcie, nie przedawniają, żeby było śmiesznie. Jest taka cecha przyzwoitość, ona jest wrodzona, ale pan jej przy urodzeniu nie nabył, proszę pana. Bo każdy inny na pana miejscu od 2 tygodni mieszkałby w innym miejscu, po tej sytuacji. Dziękuję. Może Państwa, dyskusja się wywiąże moim zdaniem by była bardzo dobra sytuacja, gdyby rada, nie mieszkańcy, rada wystąpiła z takim wnioskiem, przynajmniej byście się w jakiś sposób oczyścili, że coś działacie. Myślicie przez 2 tygodnie już, czy 3 na to, co jest w społeczeństwie i to, co społeczeństwo jest karmiczne. Jesteście wybrani przez społeczeństwo. Ale czego się boicie? Nie przez sami macie sobie. Tak zakazane, że nie możecie tego zrobić, czy jeszcze w inny sposób jakiś. Ja nie wiem, no panie Olczyk. Jakie zakazane? Jakie zakazane, panie Mirek? No, kto komu co zakazał? Nie możesz pan takich decyzji bliski podjąć, rozwiązuje i koniec. No, też doszły takie głosy jak do pana, że mieszkańcy, jako zebrał się komitet mieszkańców i zbierał podpisy po terenie gminy. A co nie? No właśnie. No to co to będzie? Dwa referenda ogłaszać, ale to tylko mieszkańcy pomogą. No. Ja słyszałem taką wersję, proszę pana, nie wiem kto na Konieczkach zbiera, ale podobno żeście zebrali 20 podpisów i mówicie dopiero jak coś wyniknie i wszyscy złożą, to wydacie, prawda? To jest? Nie, jestem w ogóle tym zainteresowany, po jedno, a po drugie nikt do mnie nie dotarł po podpis. No. Żaden z mieszkańców nie dotarł. Ja też rozmawiam z ludźmi. I nie wszyscy są tak wszyscy nastawieni, że nie mówimy, że wszyscy, na że wszyscy. Ale większość. Najlepiej go ukamienujcie od razu. No. Może tak. Jaki adwokat? No dlaczego pan z tymi podpisami do wojewody nie jedziecie, jeżeli mieliście tyle podpisów? Ale pani to no, wszystko skończy. No dobrze. Ja staram się powiedzieć w tym momencie jako mieszkaniec, nie jako redaktor prowadzący gazetę i tak dalej, bo ja jestem takim samym mieszkańcem jak wszyscy i mam do tego takie samo prawo. Proszę pana, to co pan przed chwilą powiedział, 2 referenda i tak dalej, jakie 2 referenda? Są 3 proste tematy, w jaki sposób, może 4 w zasadzie. Prosto odbiega od tematu. No. Wójt może zrezygnować sam, jeśli nie chce zrezygnować, ma do tego pełne prawo. Druga możliwość jest taka, że państwo jako rada gminy wyznaczacie, stwierdzacie, że chcecie takiego referendum, gdzie mieszkańcy mają prawo się wypowiedzieć. Mieszkańcy nieważne, czy się boją, czy nie boją. Jeśli nie pójdą do referendum, jest to sprawa mieszkańców. Jeżeli zdecydują, że wójt powinien zostać na swoim miejscu, jestem jak najbardziej za tym. No, tego mamy demokrację, niech mieszkańcy decydują. Jest trzecia możliwość, że mieszkańcy biorą sami. 5 się zbierze, mają potem 60 dni od momentu złożenia dokumentów do urzędu gminy i drugiego kompletu dokumentów do Częstochowy, do komisji. Mogą to zrobić na sposób i pewnie to zrobią, jeśli będą musieli wyręczyć tak naprawdę radę w tym, co rada zrobiła. Natomiast ja naprawdę nie widzę powodu, czego się państwo obawiacie. Skoro mieszkańcy tego chcą, przychodzi tutaj co najmniej tych 5 mieszkańców, nieważne ilu przyjdzie, czy przyjdzie 5, czy 50, czy 500, jest jakaś decyzja. Chyba tym bardziej, że biorąc pod uwagę całokształt tej sprawy,
Ja mam dobrą pamięć, internet ma pamięć jeszcze lepszą i zapisuję sobie pewne rzeczy, które się pojawiają. Tutaj pani mówiła wcześniej o problemach, które się pojawiły związanych z waszym między jednym a drugim spotkaniem. Kiedy spotkaliście się tutaj w sprawie dożynek? Było powiedziane, że przekonaliście wójta do tego, żeby na dożynki nie przychodził. Tak było mniej więcej 15 czy 20 minut temu powiedziane. Tak? Ale oświadczenie mam i to oświadczenie mogę państwu w tej sekundzie pokazać, bo mam je w komputerze. Jest oświadczenie wójta, który napisał, że się boi, że było mu zagrażone, grożono mu życiem i tak dalej, dlatego nie przyszedł. No to w końcu jak jest? Nie przyszedł dlatego, że państwo jako radni namówiliście wójta do tego, żeby nie przyszedł? Czy nie przyszedł dlatego, że grożono mu śmiercią? Była jeszcze trzecia wersja, podczas mszy. I podczas mszy była trzecia wersja, której nie... Odmienna od dwóch, o których tutaj ja... Nie będę w tym momencie się jakby także na wypowiadał, bo czy ksiądz powiedział tak, czy nie powiedział tak. To jest księdza sprawa. Natomiast... Ale ksiądz te wiadomości skądś miał. Ale to nie jest istotne. Ale słuchaj, teraz tam już, przy różne wiadomości. Są trzy wersje, natomiast państwo jako radni w tym momencie tak naprawdę reprezentujecie nie wójta. Państwo reprezentujecie nacechu mieszkańców. Staliście od radnych jako radni. Chodziliście przed wyborami. Czy Andrzej Wójta, czy inni radni, chodziliście do mieszkańców, zbieraliście podpisy. Te podpisy zostały na was przekazane w jakiś sposób. Zostaliście tak naprawdę naszym głosem sumienia w tym momencie. Natomiast ja tutaj widzę, że każdy tak naprawdę, tak jak napisałem kiedyś wcześniej, jak Piłat, umywacie ręce. Niech sobie społeczeństwo robi z tym problemem coś, co chce samo. Ten problem jest. To nie możemy ukrywać tego, że tego problemu nie ma. On się nie pojawił dzisiaj, pojawił się 3 tygodnie temu i jest cały czas toczony. Telewizja przyjechała raz, przyjechała drugi raz, wczoraj była po raz trzeci czy po raz czwarty, przyjedzie za chwilę znowu i dalej ten temat będzie wałkowany. Czy takim trudnym zadaniem dla was, jako dla radnych gminy Panki, jest nie podejmowanie decyzji o odwołaniu wójta? Bo to nie wy ją podejmujecie, nie jesteście władni wójtem. Od tego są mechanizmy przygotowane przez demokrację. I te mechanizmy są proste. Państwo macie zebrać podpisy, które notabene zostały już zebrane swego czasu przez panią przewodniczącą. 11 osób podpisało. Jak pani mówi sama, była to większość rady. Zdecydowaliście, wycofaliście. No, możecie zdecydować ponownie. Przecież to nie jest w waszym interesie. To, co pan mówi, że jakieś 2 referenda, jakie 2 referenda? Proszę pana, jest jedno referendum. Jeżeli to referendum się nie uda, nie odbędzie się, mieszkańcy stwierdzą, że nie chcą przychodzić, jest na kolejne 10 miesięcy, po 10 miesiącach mieszkańcy mogą znowu decydować o referendum. Nie będą chcieli, no to po prostu nie przyjdą. Niech wójt jest na swoim stanowisku, niech zarabia, może robić co chce. Natomiast uważam, że jako mieszkańcy mamy prawo w referendum się wypowiedzieć. Jeśli państwo tego nie potraficie zrozumieć jako rada, to kto ma wam patrzeć na ręce? Bo my jesteśmy od tego, żeby na te ręce patrzeć. Po to ta telewizja, po to ta prasa, po to te kamery, po to cała reszta. Spotykamy się tutaj po to, żeby pokazać wam, że skoro wy się boicie czegoś, nie wiem czego, nie jest to istotne. Ja nie będę tak jak pan Mirek mówił, że jesteście zastraszani, bo nie wierzę w to, że jesteście zastraszani. Ale każdy ma jakieś tam interesy mniejsze, większe, jakieś powiązania związane z pracą, ze szkołą, z innymi miejscami i każdy ma jakieś obawy. Czy takim problemem jest stać, mieć na tyle odwagi cywilnej, jak was tutaj jest w tej chwili 10 czy 12 radnych, wstać i powiedzieć, dobrze, głosujemy na ten temat i załatwiamy temat raz na zawsze? Bo ja nie widzę takiego problemu. Czy państwo widzicie taki problem? Czy wskazujecie nas dalej na pośmiewisko w skali już nie tylko polskiej, ale europejskiej światowej? Znaczy, bo dzięki internetowi te informacje docierają wcześniej. Mówię o tym, że jako mieszkaniec, nie jako redaktor, nie jako prezes. Mówię jako mieszkaniec, mam do tego po prostu pełne prawo do takich poczuć, jak się chce. Wniosek, wpływ jego, komisja rewizyjna i dopiero uchwała po 14 dniach. Wniosek, tak jak ja dzwoniłam do pani po naszym spotkaniu, to wniosek można napisać. A dopiero do komisji rewizyjna po przesłaniu przez sekretariat. No, ja dzwoniłam wtedy, kontaktowałam się z panią Małgosią, która mi powiedziała, że pani jest na we wczasach. No nie, musi przyjść więcej ludzi. No, no. Ale nie ma miejsca. Także to jest na ale w piątej, że tak wolę. Ale państwo mieliście gotowy ten wniosek. Pani przewodnicząca, co z tego wniosku? Tak, tylko ja wiem, że to są dwa, aczkolwiek wtedy za... No to proszę, po kolei państwo zadeklarują, czy są za tym, co powiedzieli, czy nie. Ten wniosek ja też jako powinnam niezwłocznie oddać na sekretariat, czego nie zrobiłam, więc w tym momencie ten tak było pani Radzieli. Ale to już po prostu ta gada wycofała ten wniosek, czy nie? Tak, radni. No to nie ma co mówić o wniosku, tego nie ma. To nie ma w ogóle... Czy ma nowy wniosek? Jeżeli ma być taka decyzja, to już ten wniosek jest... Gotowy. Do kosza. Drugi wniosek. Wniosek i musi to zaopiniować komisja rewizyjna i dopiero po upływie 14 dni co najmniej Rada może podjąć uchwały. Taka jest procedura. Proszę radnych o wypowiedź i kończymy. Ja chciałem coś powiedzieć. Mnie też to osobiście dotknęło, bo nasłuchałem się już mimo tego, że nie wypowiadałem swojego zdania na ten temat, że jestem radnym, bezradnym, że siedzę w kieszeni u pana wójta,
ja sobie też nie życzę, żeby ktoś mnie w taki sposób oczerniał, bo tak naprawdę ja mam zdanie zupełnie inne i jestem za tym, żeby faktycznie społeczeństwo wybrało wójta. Niech społeczeństwo się wypowie na ten temat, czy wójt ma dalej być na stanowisku, czy nie. Jesteś za referendum. Ja jestem za referendum. Poniedziałek też byłem, jak byli wszyscy radni na spotkaniu tym prywatnym, takie samo zdanie miałem. Panie Brzęczek, pan jest też za? Tak, jestem za tym. Żeby się tam objaśniła? Oczywiście. No to po kolei. Po kolei. Trochę męskiej odwagi, no naprawdę. Ale on już też ma na temat, bo pisane ma na mnie są duże te wszystkie możliwe państwa i obejrzenia. Chce czy nie chce? I napiszą wniosek. Proszę. A, proszę. Jeżeli jest zakaz czeski, jeżeli nie chce. Oczywiście, że tak dalej. Cisza, bo pani przewodnicząca. Panie radny Drukacz, jeżeli pan uważa, że powinniście napisać wniosek, na tym wniosku ma być minimum 5 podpisów radnych, proszę złożyć go do mnie. Ja oddam na sekretariat. Następna procedura wymaga tego, żeby przeszedł ten wniosek przez komisję rewizyjną. Komisja rewizyjna zaopiniuje. Mamy 14 dni, tak jak powiedziała pani sekretarz, na podjęcie uchwały. Jeżeli macie taką propozycję, proszę napisać wniosek, oddać go do mnie. Jeżeli taka jest wasza wola. Ja jeszcze pozwolę zapytać, a jaka jest procedura w momencie, jeżeli komisja rewizyjna tego wniosku nie przyjęła? No to uchwała, a nie ma to znaczenia. Nie musi być po prostu opinia. Może być negatywna propozycja. To nie ma znaczenia, to będzie opinia. Proszę poradzić do komisji No to już trzeba się wypowiadać. Może reszta Państwa się wypowiada. Proszę? Jeszcze sprawy rusza. Czyli wchodzimy do punktu 8, sprawy różne. Ja mogę jeszcze w sprawach różnych? Tak, proszę Pani. Proszę Państwa, ponieważ został złożony do nas wniosek Pani Dyrektor Przedszkola, Pani Tarnowskiej, odnośnie podniesienia stawki żywieniowej, ponieważ obecna stawka żywieniowa funkcjonowała od 2 lat, natomiast zmiany przepisów dotyczących żywienia zbiorowego, to znaczy rozporządzenia Ministra Zdrowia, spowodował zarówno to rozporządzenie, jak i stawianie wymagań w tym rozporządzeniu oraz wzrost cen produktów spożywczych zmuszają dyrektora tego przedszkola do złożenia takiego wniosku. I obecna stawka żywieniowa dla 2 posiłków wynosi 3,60, a dla 3 posiłków 4,50. Pani dyrektor proponuje stawki dla 2 posiłków 4 zł i dla 3 posiłków 5 zł. Ja chciałam po prostu Państwa się zapytać, czy przygotowywać taki projekt uchwały w sprawie zmiany stawki żywieniowej. Oczywiście musimy liczyć się z tym, że to będzie podwyżka dla każdego indywidualnego rodzica w tym przedszkolu. No spora, bo to prawie 50 groszy od posiłku, tak? Dlatego pytanie do Państwa, czy... No to ja może coś powiem. Tak. Jeżeli chodzi o tą sprawę, to powinniśmy coś takiego zrobić, bo to chodzi o nasze dzieci tak naprawdę, żeby nie były głodne i żeby miały większy wachlarz, nie wiem, posiłku. Tylko nie jeść to samo, co jest ustalone na tydzień i codziennie jest to samo. No to może zróbmy to praktycznie, bo to chodzi o nasze dzieci. Stawka głodowa. Tu powinni być wszyscy zgodni, to, żeby podwyższyć, żeby oczywiście mówić, żeby to przeszło i powinna być zgoda. To rodzice rozumie, będą to mówić o płatach. To rodzice będą opłaty za przedszkole. Tak, wzrosną opłaty za przedszkole. Ale musi wzrosnąć ceny. Drodzy Państwo, ceny do góry. No 50% do jednego posiłku. Ja myślę, że trzeba coś takiego zrobić. A rodzice się spokojnie z tym pogodzą, jeżeli będą się brali więcej. To jest dobrym dla dziecka. Także no nie daje się na nauczyciela czy na tylko na jedzenie. Ale uchwałę podejmuje Rada w tym zakresie. Rada nie będzie podejmowała uchwały. Rada ustala stawkę opłaty. Dlatego jest kluczowy. Ja nie wierzę, żeby ktoś z rodziców się budował temu, że da trochę więcej na wyżywienie dla własnego dziecka. Raczej nie. Tu wchodzi trochę operatów do rodziców też, bo jak tanie, bo jeżeli dzieje tanie, to i tanie.
Czy jeszcze coś mamy w sprawach różnych? Może odnośnie tych inwestycji na ten rok, co miały być kanalizacje i solary, coś wypnęło, czy nie? Nic nie wypnęło, bo ciągle w Katowicach tam przesuwają cały czas terminy rozpatrywania i to bez końca. I terminy konkursu i zauważcie, kończy się 16. Najprawdopodobniej będziemy przekonać. Nic nie drgnęło. Nic nie drgnęło. I nie mamy na to żadnego wpływu. Bo niedawno przyszło pismo, że znowu rozstrzygnięcie na solary przedłużyli tam do któregoś października i tak bez końca, bez końca. Na to nie mamy żadnego wpływu. Czy jeszcze mamy jakieś tematy? Proszę pani przewodnicząca, ponieważ... No to by zamknę sesję, dobrze, już na Luizę, na Luizakam. Dziękuję bardzo, zamykam. 17 sesji. Radny, proszę, wniosek się do przyjęcia. W tym samym dniu wójt Praski wstawił do internetu, że wilki nie przejmują się tym, co sądzą o nich barany. Chodziło o ten artykuł z gazety. I ja, sądząc po rozwoju sytuacji, postanowiłem zrobić do tego pierwszego analogię. I przyszedł czas, że wataha wilków z basiorem musi ustąpić przed stadem baranów. Barany teraz gonią watahę. Dziękuję.